Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Będziemy powoli zaczynać. Na razie czekamy jeszcze, aż wszystkie osoby, które zarejestrowały i zgłosiły chęć uczestnictwa w naszym webinarze, się zalogują. To jeszcze trwa, więc trochę słowem wstępu. Witam wszystkich. Minął rok od naszego, niemal rok od naszego pierwszego webinaru poświęconego programowi tarczy finansowej PFR. A to oznacza, że zbliża się ten moment, kiedy nastąpi rozliczenie tych subwencji, określenie kwoty do spłaty. O tym dzisiejszy webinar będziemy chcieli, o tym chcemy dzisiaj rozmawiać, na to poświęcamy dzisiejszy czas. Oczywiście razem ze mną są eksperci, którzy przeprowadzą Państwa przez wszystkie te aspekty związane z umorzeniem i spłatą. Jest ze mną Mateusz Swarlik, nasz ekspert od spraw księgowości, który opowie Państwu, przypomni główne zasady dotyczące przepisów dotyczących tej tarczy finansowej, tego, jak to wszystko wygląda od strony prawnej, od strony formalnej. Następnie Daniel Wiliński, który koordynuje wdrożenie u nas wniosków dotyczących tarczy finansowej. Opowie, jak technicznie będzie wyglądał ten proces, jak będzie wyglądał wniosek, na co można liczyć, co kiedy się wydarzy, kiedy Państwo będą mogli skorzystać z tego wniosku, co dla Państwa oznacza. Ja, korzystając z okazji, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego webinaru, ale przede wszystkim przygotowanie również całego mechanizmu, który pozwoli na przejście przez ten wniosek dotyczący umorzeń i spłaty. Myślę, że powoli będziemy zaczynać. Jeszcze patrzę, ile osób dołączyło, jak to wygląda. W czasie naszej prezentacji zachęcam do zadawania pytań na czacie. Czat jest aktywny, będzie możliwość na końcu, chcemy poświęcić około 45 minut, jak przewidujemy, na odpowiedzi na pytania. Na ile oczywiście zdołamy na wszystkie z nich odpowiedzieć, będziemy starać się grupować w te, które najczęściej się pojawiają i na nie w pierwszej kolejności odpowiadać, ale postaramy się odpowiedzieć na jak największą ilość z nich. Tak jak tradycyjnie, po zakończeniu webinaru otrzymają Państwo link z dostępem do prezentacji, a w najbliższych dniach na naszym kanale na YouTubie pojawi się również nagranie z tego webinaru. Myślę, że startujemy. Przekazuję głos Mateuszowi. Mateusz, proszę. Dzięki, Wojtku. Na początek chciałbym Państwu powiedzieć, z czego przygotowywaliśmy ten nasz dzisiejszy materiał. Ten nasz dzisiejszy materiał jest przygotowywany w oparciu o wstępny regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Zastrzegamy tutaj na samym początku, że sam program, jak i te narzędzia, które są przygotowywane, one są jeszcze w trakcie tworzenia i tutaj niektóre z podanych informacji mogą ulec zmianie. Zakładamy, że tych zmian będzie oczywiście jak najmniej, natomiast tutaj zwracam uwagę na to, że w momencie, kiedy ten regulamin w tej wersji ostatecznej będzie udostępniony, żebyście Państwo jeszcze z nim dodatkowo zapoznali. Oczywiście te wszelkie szczegółowe uregulowania pomiędzy Państwem a PFR-em, one znajdą się w tej umowie, którą Państwo będziecie podpisywać, czy w tym rozliczeniu. Ta prezentacja ma charakter ogólny, ona nie stanowi porady prawnej. Ocena sytuacji każdego z Państwa będzie dokonywana w oparciu o całokształt okoliczności, które dotyczą Państwa konkretnych przypadków. Będziecie Państwo akceptowali przed przystąpieniem do procedury udzielenia tego wsparcia regulamin PFR-u. Zaznaczam, że ING nie podnosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z podjęcia decyzji, bądź też podjęcia lub zaniechania działań na podstawie prezentowanej informacji. Natomiast myślę, że tutaj te materiały, które są, one są jak najbardziej aktualne. Na początek agenda naszego dzisiejszego spotkania. Będziemy tutaj na początku omawiać sobie ogólne warunki zwrotu tej subwencji. Przypomnimy Państwu, jak wyglądały te ogólne warunki dla tych Państwa, którzy jesteście mikroprzedsiębiorcami oraz dla tych, którzy prowadzicie Państwo małe i średnie przedsiębiorstwa. Powiemy trochę o samej spłacie tej subwencji, o aspektach podatkowych i księgowych umorzenia tej subwencji, bo to były pytania, które często do nas trafiały.
W tej kolejnej części Daniel opowie Państwu, jak faktycznie ten nasz wniosek wygląda w samej bankowości internetowej, żebyście Państwo mogli w taki prosty i przejrzysty sposób przejść przez sam proces składania tych wszystkich wniosków. Ogólne zasady zwrotu z tarczy finansowej 1.0. Mamy tutaj cztery warianty dla każdego z Państwa. Dla tych z Państwa, którzy zawiesiliście, zlikwidowaliście działalność bądź jesteście w procesie likwidacji, restrukturyzacji czy upadłości w przeciągu tych 12 miesięcy od daty otrzymania subwencji, dla tych z Państwa będzie to ten pierwszy wariant, czyli zwrot 100% subwencji. Tym z Państwa, którzy nie jesteście objęci tą dodatkową listą, która w tej chwili powstaje, czy powstała, która uprawnia Państwa do umorzenia 100% subwencji i częściowo spełniliście Państwo kryteria zawarte w programie, ci z Państwa będziecie zwracać od 25% do 75% przyznanej subwencji. Natomiast jeżeli Państwo nie jesteście objęci tą listą, o której wspomniałem wcześniej, o której za chwilę jeszcze będziemy sobie mówić, i spełniliście Państwo wszystkie kryteria, to tak jak było to w programie na samym początku, będziecie Państwo musieli zwrócić 25% przyznanej subwencji. Natomiast nową jest to, że powstała lista PKD, czy tych przedsiębiorstw, które faktycznie zostały objęte, czy dotknięte tą pandemią koronawirusa w sposób szczególny, nie mogą działać, w tej chwili nie mogą prowadzić swojego biznesu. Dla tych z Państwa pokażemy, że możecie Państwo starać się o umorzenie aż 100% subwencji. I teraz tak, dla przypomnienia, całą wnioskowaną kwotę subwencji będziecie Państwo zobowiązani zwrócić, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania tej subwencji nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności lub jej zawieszenie, nawet na krótki okres czasu, została otwarta likwidacja bądź zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne w stosunku do Państwa prowadzonego biznesu. Umorzenie całości subwencji. To jest to nowum, o którym mówiłem wcześniej. Ze względu na tą wyjątkowo trudną sytuację mikro i małych i średnich przedsiębiorstw działających w wybranych branżach, tutaj ministerstwo zdecydowało się na to, że jeżeli faktycznie spełnicie Państwo łącznie podane poniżej warunki, będziecie Państwo mogli się starać o umorzenie aż 100% subwencji. I teraz tak, pierwszą z tych warunków jest to, że nie zaprzestaliście Państwo prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejny z warunków jest to, że zakres tej działalności, którą Państwo faktycznie wykonujecie i tej działalności, która jest ujawniona w KRS-ie bądź CIDG, w zależności od tego, jaki rejestr Państwa dotyczy, CIDG to jest ten rejestr dla jednoosobowych działalności gospodarczych, KRS to tam są te podmioty, jak na przykład spółki prawa handlowego, czyli spółki z o.o., spółki akcyjne, tam się znajdują. I to PKD było tym ujawnionym na dzień 31 grudnia 2019 roku. Nie musi to być te PKD wiodące, może to być te jedno z tych 10 PKD, które Państwo tam przedstawiacie. Kolejny warunek, który musicie Państwo spełnić, to jest to, że odnotowaliście Państwo spadek powyżej 30% przychodów ze sprzedaży i tutaj mają Państwo alternatywnie dwa okresy do porównania. Możecie Państwo albo porównać okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019, bądź też możecie Państwo porównać okres od 1 października do 31 grudnia roku 2020 do analogicznego okresu w roku 2019. Kolejnym z warunków jest to, że na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadaliście Państwo statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, tutaj w rozumieniu artykułu 2 punkt 18 rozporządzenia pomocowego. Jeżeli Państwo spełniacie łącznie te warunki podane powyżej, to nie będziecie Państwo musieli zwracać całości tej subwencji. 100% subwencji zostanie Państwu umorzonych. Dla przypomnienia, maksymalna kwota subwencji w przypadku tarczy 1.0 dla mikroprzedsiębiorcy, ona nie przekraczała 324 tysięcy złotych. Ona była pokłosiem ilości pracowników. Natomiast ci z Państwa, którzy prowadzą małe i średnie przedsiębiorstwa, maksymalna kwota subwencji wynosiła 3,5 miliona złotych. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować PKD, które predestynują Państwa do tego, żeby być zwolnionym, czy możecie Państwo starać się o umorzenie 100% subwencji. Ja je pozwoliłem sobie podzielić na takie podgrupy, po typach działalności, które będziecie Państwo prowadzić. Na początku produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, pozostałe drukowanie, działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, interligatorstwo i podobne usługi.
czyli tutaj są te wszystkie usługi związane z drukowaniem, z interligatorstwem. Tutaj mają Państwo PKD od 1729Z do poprzez 1812Z, 1813Z i 1814Z. Sprzedaż hurtowa później znajdziemy, czyli wszelkie działalności związane ze sprzedażą. To jest sprzedaż hurtowa odzieży obuwia, sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w specjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna obuwa i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, sprzedaż detaliczna żywności, napojów, wyrobów tytoniowych, prowadzona na straganach i targowiskach, sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia prowadzona na straganach i targowiskach i sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach. Tutaj mają Państwo PKD 1729Z, 1812Z, 1813, 1814Z, później 46-42Z, 47-71Z, 47-72Z, 47-76Z, 47-81 i 82Z i na końcu 47-89Z. Tutaj znajdują się te biznesy związane ze sprzedażą jako taką, czyli generalnie ci z Państwa, którzy mają sprzedaż w tych sklepach wielkopowierzchniowych, czy faktycznie ta działalność sprzedaży jest w tej chwili utrudniona, nie możecie Państwo tego swojego biznesu prowadzić w sposób jak dotychczas. Jesteście Państwo najbardziej dotknięci tutaj skutkami pandemii. Będziecie Państwo mogli się starać o umorzenie 100% subwencji. Kolejna grupa to jest tutaj pozostały transport lądowy i pasażerski, gdzie indziej jest klasyfikowany, to jest PKD 4939Z. Później mamy hotele i podobne obiekty zakwaterowania oraz obiekty noclegowe, turystyczne i miejsce krótkotrwałego zakwaterowania, sklasyfikowane w PKD 5510 i 5520Z. Później mamy wszystkie te działalności związane z gastronomią, czyli restauracje, catering, placówki gastronomiczne i te stałe i ruchome, przygotowanie i podawanie napojów. Czy ci z Państwa, którzy jesteście bardzo dotknięci tą pandemią faktycznie i prowadzicie ten biznes w sposób bardzo, bardzo mocno ograniczony. Tutaj PKD to jest 5610A, 5610B, 5621Z, 5629Z i 5630Z. Później mamy działalność związaną z produkcją filmów, nagrywaniem tych filmów, dystrybucją tych filmów, projekcją filmów i działalnością w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. To są PKD sklasyfikowane od 5911Z, 5012Z, 5913Z, 5914Z i 5920Z. Kolejne działalności to jest działalność agencji reklamowych, działalność fotograficzna sklasyfikowana w PKD 7311Z i 7420Z. Później mamy całą tą działalność związaną z agencjami turystycznymi, z pośrednikami turystycznymi, organizacją wycieczek, organizacją czy działalnością pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, działalnością w zakresie informacji turystycznej, pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, gdzie nie jest klasyfikowana, oraz wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego. Tutaj mają Państwo PKD 7721Z, 7911A, 7111B, 7912Z, 7990A, 7990B i C. Później mamy działalność związaną z organizacją targów i wystaw i kongresów, to jest PKD 8230Z. Później mamy wszelkie pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, formy edukacji artystycznej, naukę języków, pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane. Tutaj mają Państwo PKD 5551Z, 8552Z, 8559A i 8559B. Na końcu mamy działalność fizjoterapeutyczną i działalność paramedyczną, na końcu tego slajdu, bo dalej jeszcze mamy kilka PKD, które również jest zwolnione, czy te branże, które mogą starać się o umorzenie subwencji. Później mamy działalność związaną z wystawieniem przedstawień artystycznych, działalność związaną z wspomaganiem takiej działalności, działalność obiektów kulturalnych i muzeów. Tutaj mają Państwo PKD 9001Z, 9002Z, 9004Z i 9102Z.
Później mamy działalność obiektów sportowych, klubów sportowych, działalność obiektów służących poprawie fizycznej, działalność związaną ze sportem, działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej. Tutaj mają Państwo PKD 93.11, 93.12, 93.13Z, później jest 93.19Z i 96.04Z. Później mamy działalność wesołych miasteczek, parków rozrywki, działalność pokojów zagadek, domów strachów, miejsc do tańczenia, działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie nie jest klasyfikowana, i pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną. Tutaj mają Państwo PKD 93.21Z, 93.29A, 93.29B i 93.29Z. Później mamy pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych, futrzarskich. To są zwykle te podmioty, które znajdują się w tych dużych centrach handlowych, które część swoich jakby usług kierowały do tych podmiotów znajdujących się na terenie tychże centrów. To jest PKD 9601Z. My udostępnimy Państwu ten nasz webinar, będziecie Państwo mogli sobie sprawdzić te PKD. Również na stronie PFR-u będziecie Państwo mogli sobie sprawdzić, które PKD uprawniają Państwa do umorzenia tej subwencji w 100%. Zasady rozliczenia i zwrotu subwencji. W celu rozliczenia subwencji będziecie Państwo zobowiązani złożyć oświadczenie o rozliczeniu. Będziecie Państwo składać to oświadczenie poprzez bankowość elektroniczną za pomocą tego banku, z którym Państwo zawierali umowę o subwencji. Oświadczenie to jest składane nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia wypłaty subwencji, i nie później niż 10 dni roboczych od upływu tych 12 miesięcy, liczonych od dnia wypłaty subwencji. Będziemy Państwo oczywiście w banku pilnować, żebyście Państwo tych terminów mogli we właściwy sposób dochować. Kolega Daniel za chwilę jeszcze będzie Państwu opowiadał, jak dokładnie to będzie w terminach wyglądać. Mamy taki bardzo dobrze przygotowany graf, jak wyglądać to będzie w czasie. Przed rozpoczęciem tego obiegu terminu złożenia oświadczenia otrzymają Państwo w bankowości elektronicznej propozycję z PFR-u w zakresie wysokości subwencji podlegającej zwrotowi. Propozycja ta zostanie przygotowana w oparciu o dane, które PFR będzie posiadał z ZUS-u, Ministerstwa Finansów bądź Krajowej Administracji Skarbowej. To jest Państwa, które rodzi się tutaj pytanie, a co jeśli faktycznie miałem zaliczki, jak do tego będzie PFR podchodził? Tutaj nie ma żadnych nowych wytycznych. Możliwe, że one się jeszcze pojawią, te nowe wytyczne, jak podchodzić chociażby nawet do zaliczek, które Państwo wykazujecie do VAT-u, natomiast one nie są z Państwa strony przychodem. Możliwe, że pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe wytyczne i będziemy Państwa też o tym informować. Jak wygląda procedura składania oświadczenia? Procedura wygląda w ten sposób, że oświadczenie o rozliczeniu, one będzie składane jednoosobowo i będzie składała to osoba, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej oraz do rachunku subwencji. Kolega Daniel pokaże w kolejnej części, jak to będzie wyglądało już stricte technicznie, także myślę, że Państwo będziecie mogli spokojnie sobie z tym procesem poradzić. Teraz tak, jeżeli chodzi o samą treść oświadczenia, to będzie ona wstępnie weryfikowana przez bank pod względem jej kompletności i zgodności z warunkami programu. Takie oświadczenie będzie możliwe do przekazania dalej, jeśli faktycznie uzupełnią Państwo wszelkie wymagane błędy w takim oświadczeniu i złożycie wszelkie dodatkowe oświadczenia. Po poprawnym wprowadzeniu danych w udostępnionym formularzu w bankowości elektronicznej zostanie wygenerowany projekt oświadczenia o rozliczeniu. Taki projekt oświadczenia musi zostać podpisany w bankowości elektronicznej za pomocą narzędzi, które dostarczy Państwu nasz bank, bądź też inny bank, z którego Państwo będziecie ewentualnie korzystać. Bank przekaże oświadczenie o rozliczeniu do PFR-u. PFR będzie je rozpatrywał zgodnie z procedurą. Będzie też weryfikował dane przekazane z ZUS-u i z Krajowej Administracji Skarbowej, czyli te dane dotyczące ilości pracowników, dane dotyczące rejestru VAT-owski, i po Państwa stronie będzie stało ewentualne wyjaśnienie sobie z ZUS-em czy też z Urzędem Skarbowym ewentualnych niezgodności pomiędzy tym, co jest we wniosku, a tym, co Państwu wydaje się, czy też uważacie, że jest prawidłowo. Kto nie będzie składał oświadczenia? Oświadczenie nie będą składali ci z Państwa, którzy dokonaliście spłaty subwencji w całości przed nadejściem tego terminu do złożenia oświadczenia. W efekcie tego ta umowa subwencji u Państwa wygasła. Nie będziecie Państwo składać, jeżeli Państwo nie posiadacie aktywnej relacji z bankiem i co najmniej na 5 dni przed terminem biegu rozpoczęcia
złożenia tego oświadczenia nie nawiążecie Państwo ponownie tej relacji z bankiem i tego oświadczenia nie składają też te podmioty, które, do których PFR wystosował wezwanie do zwrotu subwencji w terminie wcześniejszym. Myślę, że tutaj Państwa to będzie raczej rzadko dotyczyć, natomiast wypada o tym wspomnieć. Rozliczanie tarczy dla mikroprzedsiębiorców, tutaj chciałbym tak w skrócie przypomnieć te założenia. W pierwotnej wersji programu była określona minimalna kwota subwencji odlegająca zwrotowi, było to 25% subwencji, to jest 25% z tych 324 tysięcy złotych, które mogliście Państwo maksymalnie uzyskać. Natomiast dla tych z Państwa, którzy jesteście na tej liście podmiotów uprawnionych do umorzenia 100%, po spełnieniu tych dodatkowych zasad, o których mówiliśmy sobie wcześniej, będziecie Państwo mieli 100% tej subwencji umorzonej, nie będziecie musieli Państwo tych 25% dodatkowo spłacać. W przypadku mikroprzedsiębiorstw jedyny z warunków tak de facto tego, czy zwracamy tą pozostałą kwotę, czy 50%, było to, żeby utrzymać zatrudnienie. Jeżeli faktycznie utrzymaliście Państwo zatrudnienie w okresie tych 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, to i one było w 100% utrzymane do zatrudnienia, to faktycznie możecie się Państwo starać o to, żeby nie zwracać dalszej kwoty dalszej części subwencji. Natomiast ci z Państwa, którzy faktycznie nie utrzymali zatrudnienia, nie byliście w stanie tego zrobić, musieliście Państwo dokonać tej redukcji zatrudnienia, to ci z Państwa musicie zwrócić do 50% subwencji. Poniżej mają Państwo wzór skali dedukcji zatrudnienia, jak go wyliczyć, czyli tutaj mamy średnią liczbę pracowników przez okres pełny 12 miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku, dzielimy ją przez liczbę pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Czyli jeżeli Państwo mieliście 10 pracowników na dzień poprzedzający złożenie wniosku i udało Wam się tych pracowników utrzymać, nie jesteście Państwo mikroprzedsiębiorstwem, to zwrócicie Państwo albo 25% tej kwoty subwencji, albo jeżeli Państwo jesteście w jednym z tych PKD, o których mówiliśmy sobie wcześniej, nie będziecie Państwo zwracać w ogóle tej subwencji, zostanie Państwo ona w 100% umorzona. Natomiast ci z Państwa, którzy na przykład zredukowali ilość pracowników czy ilość etatów, to będziecie musieli Państwo sobie sprawdzić, w jakim momencie ci z Państwa, którzy byliście zmuszeni zredukować zaraz na samym początku liczby pracowników, będziecie musieli Państwo zwrócić do 50%, natomiast jeżeli Państwo musieliście zlikwidować etat pod koniec okresu trwania tej subwencji, czyli w ostatnim 12 miesiącu, to ten zwrot subwencji będzie tutaj raczej niewielki. Teraz powiemy sobie pokrótce, jak wygląda to w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Tu jest bardzo podobnie. Oczywiście jest tutaj warunkowane to też utrzymanie zatrudnienia, natomiast tym dodatkowym warunkiem było tutaj jeszcze strata poniesiona na strata 20% podlega tutaj pomniejszane o stracie na sprzedaży. Tutaj, jeżeli Państwo poniesiecie tą stratę na sprzedaży, o której mówimy sobie na wcześniejszych webinariach, to tutaj tą stratę wykazujemy w różny sposób. Jeżeli Państwo faktycznie poniesiecie stratę na sprzedaży, to będziecie Państwo mogli zatrzymać dodatkowo do 25% tej subwencji. I teraz tak, jeżeli Państwo prowadzicie pełną księgowość, to dla tych firm ta strata to będzie strata wykazana w rachunku zysków i strat na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności amortyzacji rezerw i odpisów w wyniku przeszacowania i sprzedaży aktywów. Tutaj nie pojawiło się żadne dodatkowe wytyczne, jeżeli chodzi o tą stratę. Tak jak zaznaczałem wcześniej, ta strata wykazana w rachunku zysków i strat, ona może być inna niż ta strata, którą PFR sprawdzi sobie z rejestrami VAT-owskimi. W rejestrze VAT-owskim mają Państwo na przykład zaliczki na sprzedaż, które nie będą wykazywane jako sprzedaż w rachunku zysków i strat, stąd też może pojawić się rozbieżność. W przypadku tych z Państwa, którzy prowadzicie książkę przychodów i rozchodów, jest to kwota wykazanej straty w książce przychodów i rozchodów, natomiast ci z Państwa, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu, tutaj obliczamy tą stratę jako skumulowany spadek przychodów i to w zasadzie tyle. Tutaj jeżeli Państwo faktycznie wykażecie tą stratę, możecie zatrzymać 25% tej subwencji. Kolejne 25% subwencji to jest utrzymanie zatrudnienia. One wygląda bardzo podobnie jak w przypadku mikroprzedsiębiorstw, czyli jeżeli Państwo utrzymaliście 100% zatrudnienia, to będziecie Państwo mogli zatrzymać te 25% subwencji, natomiast jeżeli Państwo mają skalę redukcji zatrudnienia w przedziale od
50 do 100%, to będziecie musieli Państwo zwrócić subwencję w wysokości od 0 do 25%. O tym mówiliśmy sobie na poprzednich webinariach, dlatego tutaj nie będę specjalnie się na tym temacie zatrzymywał. Poniżej pokazuję Państwu, jak to wygląda w formie tabelarycznej dla mikro i małych i średnich przedsiębiorstw. Na początek mamy dalsze prowadzenie działalności. Jeżeli Państwo dalej prowadzicie działalność, to jest warunek obligatoryjny, możecie Państwo zatrzymać 25%. W przypadku mikroprzedsiębiorstw liczy się skala redukcji zatrudnienia. Będziecie Państwo mogli przy braku redukcji zatrudnienia zatrzymać dalsze 50%. I jeżeli faktycznie nie jesteście Państwo jedną z tych wybranych PKD, o których mówiliśmy sobie wcześniej, to będziecie Państwo musieli zawsze bezwzględnie zwrócić 25%. Natomiast jeżeli Państwo jesteście na tej liście PKD, czy Państwo biznes jest na tej liście wskazanych wcześniej PKD, będziecie Państwo mogli starać się o umorzenie 100% subwencji. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw tym warunkiem obligatoryjnym do tego, żeby zatrzymać w ogóle subwencji, jest dalsze prowadzenie działalności. Tutaj zatrzymujecie Państwo 25%. Przy braku redukcji zatrudnienia i jednoczesnej stracie możecie Państwo zatrzymać dalsze 50%, 25 plus 25%. Jeżeli Państwo jesteście jedną z firm na liście, to faktycznie będziecie mogli Państwo zatrzymać 100%, natomiast jeżeli Państwo biznes nie znajduje się na liście wskazanej wcześniej, będziecie Państwo musieli obligatoryjnie zwrócić 25% subwencji. Tutaj dla tych z Państwa, którzy martwią się, jak to będzie wyglądać, jeżeli Państwo zwolniliście pracowników, ale nadal prowadzicie biznes i jesteście na jednej z tych, jesteście Państwo tym jednym PKD, które wskazywaliśmy sobie wcześniej, to dla tych z Państwa jest to dobra wiadomość, czyli będziecie Państwo mogli zatrzymać całe 100% subwencji, nawet pomimo redukcji zatrudnienia o 100%. Spłata subwencji finansowej. Jak to będzie wyglądać? Spłata subwencji finansowej, ona rozpoczyna się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych, począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata subwencji. Ten harmonogram spłaty, on będzie sporządzany przez bank na podstawie decyzji PFR-u, która określa tą kwotę do spłaty. Kwota subwencji będzie podlegała zwrotowi. Ona jest spłacana w 24 równych ratach miesięcznych. Tym dniem spłaty to będzie 25 dzień kalendarzowy miesiąca i w przypadku, kiedy ten dzień jest dniem roboczym, to będzie to następny dzień. Dla tych z Państwa, którzy będziecie mieli opóźnienia w spłacie rat, zostaną Wam naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie i ta informacja o odsetkach zostanie przekazana bezpośrednio przez bank. Tutaj jest to nowum, kolega jeszcze będzie o tym za chwilę wspominał. Całkowita część spłaty subwencji, czy częściowa. I teraz tak, jeżeli chodzi o spłatę subwencji, to mają Państwo kilka opcji. Możecie Państwo spłacać ją w 24 równych ratach, przelewając środki. Natomiast możecie Państwo też tą subwencję nadpłacać. Natomiast jeżeli będziecie Państwo chcieli tą subwencję nadpłacać, to tutaj jest jakby kilka wariantów. To znaczy po pierwsze musicie Państwo poinformować w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną taką datą nadpłaty w formie wskazanej przez bank, musicie Państwo bank poinformować. Jeżeli chodzi o nadpłatę, to ona będzie musiała obejmować co najmniej dwukrotność raty, czyli jeżeli Państwo macie standardową ratę na 1000 zł, to będziecie musieli Państwo spłacić co najmniej 2000, tak? I teraz są różne opcje też jakby tej spłaty. Możecie Państwo spłacić czy nadpłacić tą subwencję i możecie Państwo wskazać w banku dwa aspekty, czyli możecie Państwo albo skrócić okres, albo zmienić wysokość pozostałych rat. Czyli przypuśćmy, że macie Państwo 24 tysiące złotych do spłaty jeszcze. I teraz tak, jeżeli mają Państwo 24 tysiące złotych do spłaty, to standardowo jest to 1000 zł miesięcznie. Możecie Państwo złożyć dyspozycję miesiąc wcześniej w banku, że chcecie Państwo spłacić jednorazowo 12 tysięcy złotych. I wskazujecie Państwo, czy faktycznie chcecie Państwo skrócić okres, czyli z 24 miesięcy skróci nam się ten okres spłaty do 12 miesięcy i będziecie Państwo dalej spłacać po 1000 zł, albo też możecie Państwo spłacić te 12 tysięcy złotych, wtedy saldo kapitałowe wyniesie 12 tysięcy złotych i będziecie Państwo mogli dalej spłacać sobie tylko ze zmniejszoną ratą. Wtedy ta rata wyniesie połowę, czyli 500 zł. Natomiast w przypadku, kiedy Państwo takie oświadczenia do banku nie złożycie, co z tą nadpłatą zrobić, bank te środki potraktuje jako takie dodatkowe środki na koncie i będzie po prostu pobierał sobie miesięcznie taką ratę, jaka została wyliczona przez PFR.
i te środki będą zgromadzone na tym koncie. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o spłatę tej części subwencji. Chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć trochę o aspektach księgowych i podatkowych umorzenia tej subwencji, bo myślę, że dla części z Państwa będą one ważne. Na poprzednich webinariach bardzo często padało pytanie, czy umorzona część subwencji będzie przychodem podatkowym. Póki co tak, ta umorzona część subwencji ona będzie traktowana jako przychód podatkowy i powinniście Państwo ten przychód rozpoznać w momencie umorzenia części bądź całości tej kwoty subwencji i rozpoznajcie Państwo ten przychód w wysokości wartości umorzonej tej części subwencji. Czy koszty finansowane z subwencji są podatkowe? To jest drugie pytanie, które padało wcześniej. I teraz tak, jeżeli te koszty, które Państwo ponosicie, one są zgodne z ustawą PIT i CIT, to one oczywiście będą kosztami podatkowymi. Zwracam tutaj uwagę na to, że jeżeli Państwo zakupicie środek trwały, to kosztem będzie amortyzacja tego środka trwałego. Natomiast tutaj zwracam Państwa uwagę na to, że póki co ten przychód tej tarczy podatkowej, on jest traktowany jako przychód podatkowy i on będzie kumulowany z Państwa tą podstawową działalnością. I teraz zwracam uwagę na to, że dla tych części z Państwa póki co, jeżeli się przepisy nie zmienią, to tych z Państwa, którzy na przykład płacicie w tej chwili 9% CIT i jesteście na granicy tego CIT-u i zostanie Państwu na przykład umorzona 100% subwencji, a ta subwencja była wysoka, bo na przykład dostaliście Państwo 3-3,5 miliona złotych, to możecie Państwo wejść w ten drugi próg podatkowy, czyli ten 19%. Natomiast w przypadku PIT-u, jeżeli faktycznie Państwo jesteście na skali, to jeżeli Państwo uzyskaliście tam na przykład 300 tysięcy tej subwencji, to ten limit ponad 85 tysięcy będzie opodatkowany tą wyższą stawką. Natomiast tutaj zaznaczam, że ministerstwo jeszcze wskazuje, że będzie analizować możliwość dokonania zwolnienia tutaj części z tego podatku. Ja tutaj odsyłam do Ministerstwa Finansów. Możliwe, że dla części z Państwa pojawi się taka pozytywna wiadomość, czyli że to będzie niepodatkowe. Tutaj zwracam uwagę na to, że jeżeli faktycznie zatrzymają Państwo całość tej subwencji, to należy tą subwencję skumulować z tym podstawowym obrotem i to będzie podatkowe. Aspekty księgowe umorzenia. Jak prawidłowo zarejestrować taką operację w rachunku zysków i strat i jak powinno to wyglądać księgowo? Tutaj pokazuję Państwu rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości. To jest rekomendacja wydana w grudniu 2020 roku. Tam mają Państwo szerzej tą rekomendację opisaną. Ta rekomendacja jest dość spora. Tam są rekomendacje zarówno do tej pomocy, na przykład umorzenia z ZUS-u. Tam jest też rekomendacja, w jaki sposób powinny być ujmowane właśnie te dotacje z PFR-u. Teraz tak, w przypadku tych z Państwa, którym zostanie umorzona ta część subwencji, i przeznaczacie Państwo tą subwencję na bieżące koszty operacyjne. Tutaj Państwo księgowi zaksięgują powinien pozostałe rozrachunki i POMA przychody operacyjne, czyli tak de facto w rachunku zysków i strat pojawi się ta pozycja związana z umorzeniem, więc te przychody Państwu wzrosną. Natomiast w przypadku tych z Państwa, którzy kupiliście środek trwały, tutaj zwracam uwagę, że te przychody będą korespondowały z amortyzacją tego środka trwałego. Jeżeli Państwo macie zakupiony środek trwały, to on będzie, oczywiście to umorzenie będzie podatkowe, czy amortyzacja będzie podatkowa, natomiast ta amortyzacja będzie rozliczana proporcjonalnie z przychodem z subwencji, więc ona będzie wychodziła Państwu na zero, jeżeli chodzi o przychody i koszty. Jeżeli chodzi o spłatę tej zwrotnej części subwencji, to tutaj będziemy wykazywać pozostałe rozrachunki i zmniejszy się Państwu rachunek bieżący. Do tej pory, jeżeli chodzi o tą subwencję, to wykazywaliśmy ją na zobowiązaniach krótkoterminowych, czy tak sugerowały standardy, żeby faktycznie wykazywać ją na zobowiązaniach krótkoterminowych, natomiast w momencie, kiedy faktycznie Państwo otrzymacie decyzję w sprawie umorzenia, to tutaj sugerujemy, żeby właściwie zaksięgować dla tych z Państwa, którzy mają pełne księgi, czyli podzielić to zobowiązanie na krótko- i długoterminowe, czyli tą subwencję, która jest spłacana do 12 miesięcy od dnia bilansowego, czy od dnia, na który Państwo będziecie sporządzać Państwa sprawozdania finansowe, wykazujecie Państwo w bilansie, w pasywach, w zobowiązaniach i rezerwach na zobowiązania, w zobowiązaniach krótkoterminowych, tutaj mają Państwo pozycję 3A, kredyty i pożyczki, natomiast tą część, która będzie spłacana powyżej 12 miesiąca, tą Państwo wykazujecie w zobowiązaniach długoterminowych jako to zobowiązanie powyżej 12 miesięcy.
Natomiast pewnie część z Państwa, czy większość z Państwa będzie prowadziła książkę przechodów i odchodów. Mógłbyś, Danielu, jeszcze się, o, dziękuję. Książkę przychodów i rozchodów. Więc na razie, jeżeli chodzi o stan obecny, to Ministerstwo Finansów stoi na takim stanowisku, że faktycznie póki co jest to podatkowe, nie ma opublikowanej innej decyzji Ministerstwa Finansów i Ministerstwo pozostaje na stanowisku, że umorzona subwencja stanowi przychód podatkowy. I teraz tak, dla tych z Państwa, którzy faktycznie prowadzicie książkę przychodów i rozchodów, ujmujecie go Państwo w kolumnie 8 pozostałe przychody. Tutaj wpisujecie Państwo wszystkie przychody, które nie są zaliczane do tych przychodów z pozorniczej działalności gospodarczej, czyli tej podstawowej, nie są przychodami ze sprzedaży towarów i usług. I tutaj przykładowo są kary umowne, odszkodowania, dotacje i subwencje właśnie, czyli tutaj będziecie Państwo to wskazywać. Natomiast jeżeli Ministerstwo Finansów zdecyduje się na to, żeby ta subwencja w całości była niepodatkowa, to tutaj nie będzie ona ujmowana w ogóle w książce przychodów i rozchodów. Natomiast tutaj zaznaczam, że na razie jeszcze nie ma wytycznych. Ten problem będzie Państwa dotyczył dopiero za jakiś czas. Pierwsze wnioski o umorzenie subwencji będą startowały pod koniec miesiąca kwietnia. Natomiast pierwsze decyzje otrzymają Państwo w maju, pewnie Daniel to potwierdzi. Więc jeżeli Państwo otrzymacie tą pierwszą decyzję w maju, to tak de facto pierwszy ewentualnie moment, w którym będziecie Państwo rozpatrywali to jako podatkowe, będzie czerwiec. Do 20 czerwca ewentualnie należy zapłacić podatek z tej części umorzonej subwencji. Natomiast tutaj zwracam uwagę na to, żeby patrzeć dobrze na decyzję tutaj Ministerstwa Finansów, bo możliwe, że tutaj będzie taka pozytywna informacja, że faktycznie ta decyzja zostanie umorzona, że ten podatek zostanie umorzony, łącznie z subwencją. Ja teraz przekazuję głos Danielowi. Daniel przekaże Państwu, jak faktycznie będzie ten wniosek wyglądał w naszej bankowości i w jak łatwy sposób możecie Państwo przez niego przejść. Dzięki wielkie, Mateusz, za twoją część i zainicjowanie mojej. Mam nadzieję, że mnie słychać, że wszystko jest ok z linią. I tak jak Mateusz powiedział, ja spróbuję Państwu przedstawić w tej chwili to, w jaki sposób w systemach bankowości mojej ING Biznes można dokonać umorzenia subwencji finansowej. Tu pojawiła się też nazwa rozliczenie, tu cały czas PFR pracuje nad materiałami, które będą publikowane i to nazewnictwo pojawia się zamiennie, czy to jest umorzenie, czy rozliczenie subwencji finansowej. Tak więc na to nie należy zwracać większej uwagi. I przejdę już do części merytorycznej. Na pierwszym slajdzie chcę Państwu przedstawić, w jaki sposób przebiega proces umarzania subwencji w trochę bardziej praktyczny sposób. To, co jest najważniejsze dla Państwa, to data, kiedy Państwo otrzymali subwencję finansową, czyli kiedy został zrealizowany przelew na rachunek wskazany na wniosku o przyznanie subwencji finansowej. I od tego dnia są liczone wszystkie daty po stronie PFR-u. I pierwszą kluczową datą to jest data 10 dni roboczych przed datą otrzymania subwencji finansowej, bo wtedy bank przekazuje do PFR-u informację o propozycji umorzenia subwencji finansowej, którą oni pozyskali ze źródeł zewnętrznych, z baz zewnętrznych, z Ministerstwa Finansów, z ZUS-u, KAS-u. Pobiera dodatkowo i przesyła do banku dodatkowe informacje, które były zbierane przy wniosku o subwencję finansową, przyznanie tej subwencji i przekazuje to nas do banku i my w banku tego dnia, te 10 dni roboczych, przed datą otrzymania subwencji finansowej wystawimy w bankowości propozycję Polskiego Funduszu Rozwoju co do umorzenia subwencji finansowej i z tą propozycją w tym momencie będzie można już się zapoznać. I te 10 dni roboczych, które tu są zaznaczone jako pierwszy, to jest ten okres, kiedy można zapoznać się z tymi danymi i je wyjaśnić w razie jakichś rozbieżności, w szczególności gdybyśmy mieli PFR wskazywałby inne średnie zatrudnienie z okresu ostatnich 12 miesięcy, bądź kwoty do umorzenia dodatkowego by się nie zgadzały. Więc to jest ten okres, kiedy te wartości można wyjaśnić z urzędami. Dodatkowo do tego dnia, kiedy przypada rocznica otrzymania subwencji finansowej, nie jest możliwe wysłanie wniosku do PFR-u. Ta możliwość zostanie odblokowana dopiero w momencie, kiedy przypadnie ta rocznica otrzymania subwencji finansowej i od tego dnia wniosek będzie możliwy do edycji i do podpisania i wysłania go w bankowości internetowej do Polskiego Funduszu Rozwoju.
Na tą czynność po stronie bankowości internetowej mamy 10 dni roboczych i to jest bardzo ważne. W te 10 dni roboczych trzeba ten wniosek uzupełnić, wprowadzić do niego dane, podpisać i go wysłać. W przeciwnym razie, jeżeli do tego dnia nie zostanie to spełnione, to do umorzenia subwencji finansowej zostaną przyjęte wartości, które PFR przedstawił w propozycji, którą przekazał na samym początku procesu umarzania subwencji finansowej. Więc mamy łącznie 20 dni roboczych na to, żeby zapoznać się z tym, co jest przedstawione przez PFR i żeby te dane potem przez 10 dni skorygować, podpisać i wysłać wniosek i my wtedy w Państwa imieniu dostarczamy go do PFR-u. Po tych, jak już minie ten termin, na kiedy jest możliwe wysłanie wniosku do PFR-u i dostarczenie Państwa propozycji umorzenia subwencji finansowej, PFR zastrzega sobie kolejne 10 dni roboczych na to, żeby te dane przeprocesować, zweryfikować i wystawić ostateczną decyzję. Decyzja będzie wystawiana w bankowości internetowej, będzie ta analogiczna jak dla procesu przyznawania subwencji finansowej, więc ta decyzja znajdzie się w systemie, będą mieli Państwo do niej dostęp, dostaną Państwo również o tym informację po formie SMS i wiadomości w bankowości internetowej i ta decyzja będzie wskazywała kwotę umorzenia i wartości, które zostały przez PFR przyjęte do tego, aby tą subwencję umorzyć. I to, co wspominał już Mateusz, pierwsza rata i płatność pierwszej raty następuje 25 dnia miesiąca kalendarzowego, który następuje po przyznaniu decyzji z PFR-u. Czyli jeżeli decyzję z PFR-u otrzymaliśmy w maju, to pierwsza rata przypada na 25 czerwca. Czyli jest to kolejny miesiąc i jest to zawsze 25 dzień miesiąca kalendarzowego. O ile jest to dzień roboczy, jeżeli nie jest to dzień roboczy, to przypada to na kolejny dzień roboczy. I w tym okresie my utworzymy w systemie bankowości internetowej dla tych państwa, którym subwencja nie została umorzona w 100%, czyli pozostanie jakaś część do zwrotu PFR, to zostanie utworzony produkt kredytowy i rachunki do spłat, o czym też będziemy Państwa informowali i te informacje mam na kolejnych slajdach, później to zgłębimy. Jeśli chodzi o informacje i sposób prezentacji, który będę tutaj pokazywał, to bazujemy na ekranach systemu Moje ING, jednak rozwiązanie, które mamy zaimplementowane u nas w banku, ono jest identyczne niezależnie od tego, czy to jest system Moje ING czy ING Business. Różnica jest jedynie w wyglądzie tego formularza, bo każdy system ma swoje własne skórki, więc sam przebieg procesu będzie niezależnie od systemu, z którego korzystamy, taki sam. Może się różnić jedynie trochę wyglądem. Co jest też ważne, to ten proces umarzania subwencji dla każdego z Państwa będzie startował w innym terminie. Czyli tu jest ta ważna właśnie data otrzymania subwencji finansowej, czyli od tego dnia liczony jest termin tych 10 dni wstecz roboczych, kiedy my wystawiamy propozycję PFR-u do umorzenia i kolejne 10 dni roboczych na przygotowanie tego wniosku. Co jest tutaj również ważne, to ta data otrzymania subwencji dotyczy tego pierwszego wniosku, kiedy została zawarta umowa subwencji finansowej, czyli to nie dotyczy przelewu, które Państwo otrzymali przy odwołaniu się od decyzji PFR-u, bo taka możliwość była w programie tarczy finansowej 1.0, czyli PFR przyznał Państwu pierwotnym wnioskiem mniejszą kwotę, Państwo mieli możliwość odwołania się, PFR zaakceptował wniosek odwoławczy i został przyznany drugi, została przyznana do Państwa druga subwencja, to liczymy daty od tej pierwszej, czyli to, kiedy została przyznana ta pierwsza kwota subwencji. I tutaj zostanie sumowane wszystko to, co zostało Państwu przyznane w ramach całego programu tarczy finansowej, czyli jeżeli zdarzyła się nawet sytuacja, że ktoś z Państwa odwoływał się dwa razy do PFR-u i dwa razy PFR przyznał zgodę i wypłacił dodatkowe środki, to to wszystko jest sumowane i liczymy to od tego pierwszego przelewu. Z ważnych rzeczy jeszcze jest to, że wniosek w systemie może zostać wypełniony i wysłany przez każdego użytkownika, to po stronie państwa, po stronie przedsiębiorców
jest ta rola do określenia, kto ten wniosek ma podpisać i wysłać. O tym opowiem również na kolejnych krokach, jak dokładnie to przebiega i gdzie wskazujemy tą osobę, która będzie podpisywała i wysyłała wniosek. I tu jeszcze ta ważna informacja, o której już powiedziałem, ale ją powtórzę. W momencie, jeśli Państwo nie w tym terminie nie podpiszą i nie wyślą tego wniosku, nie dostarczą go do Polskiego Funduszu Rozwoju, to do umorzenia zostaną przyjęte dane, które PFR przedstawi jako propozycję umorzenia subwencji finansowej. Więc bardzo istotne jest to, żeby Państwo wypełnili ten wniosek w terminie, który tu jest określony. To wynika z zapisów regulaminu umowy, która obowiązuje do programu tarczy finansowej 1.0. Dobrze, przejdę dalej. Na kolejnym slajdzie mamy jeszcze informację o tym, kogo i kiedy będziemy informować o procesie umorzenia. Więc do każdego użytkownika systemu wyślemy wiadomość SMS, jeżeli się pojawi jakieś zdarzenie związane z procesem umarzania subwencji finansowej, oraz wystawimy wiadomość, która będzie zawierała więcej szczegółów, informacji o tym, na jakim etapie jest ten wniosek, co się dzieje i jakie kolejne kroki trzeba podjąć. I tu mamy w przypadku systemu Moje ING, osób korzystających z Moje ING, to będziemy wysyłali do osoby powiązanej z rachunkiem, na który została wypłacona subwencja, czyli ta osoba będzie informowana o wszystkich zdarzeniach związanych z procesem umorzenia. W przypadku ING Biznes będziemy wysyłali do wszystkich osób, które znajdują się w rejestrze uprawnień klienta, czyli w KRS-ie, oraz do osoby, która składała wniosek o subwencję, i to może być wniosek o przyznanie subwencji, jak i wniosek o odwołanie, więc jak będą dwie osoby, to poinformujemy o tym dwie osoby. I mamy tu kilka takich kluczowych punktów, gdzie te informacje będziemy wysyłali, wiadomości i komunikaty przypominające o tym, co się dzieje. Pierwszy to będzie komunikat o tym, że została przygotowana propozycja PFR-u, że my jako bank ją otrzymaliśmy i udostępniliśmy w systemie, więc taka wiadomość zostanie od razu do Państwa skierowana. Kolejny komunikat będzie w dniu rocznicy otrzymania subwencji finansowej, czyli to będzie dzień, kiedy wniosek będzie możliwy do edycji, czyli będzie można go uzupełnić i przejść dalej do końca i podpisać i wysłać do Polskiego Funduszu Rozwoju. Potem mamy termin, o którym mówiłem, który jest bardzo ważny, czy to jest ten termin, do kiedy Państwo muszą podpisać i wysłać ten wniosek. I tutaj też w tym okresie będziemy wystawiali komunikaty przypominające. To będzie komunikat na 5 dni przed tym terminem i komunikat na 1 dzień przed terminem składania wniosku o umorzenie subwencji finansowej. Będziemy przypominali tym Państwu, którzy tego jeszcze nie zrobili, że ten wniosek trzeba podpisać i wysłać. Więc zachęcamy do zwracania uwagi na komunikaty, które będziemy przesyłali. One zawierają istotne informacje ważne w całym procesie umarzania subwencji finansowej. Ostatni komunikat, przedostatni komunikat, który będzie wysłany, to poinformujemy tych Państwa, którzy nie złożyli wniosku o subwencję, o umorzenie subwencji finansowej, że upłynął ten termin i że zostały przyjęte dane z propozycji PFR-u, które otrzymaliśmy jako ING Bank. I ostatni komunikat, który będziemy wysyłali w ten sam sposób, to są informacje o tym, że wpłynęła do banku decyzja i że z tą decyzją należy się zapoznać i zobaczyć, co PFR dla Państwa przygotował. I to są najważniejsze komunikaty, które będziemy wysyłali w całym procesie. Po decyzji informacje o subwencji i o tej nieumorzonej części subwencji finansowej będą znajdowały się odpowiednio w systemie ING, ING Biznes, w sekcjach kredytowych. Razem będą prezentowane rachunki, o czym też powiem trochę później. Dobrze, teraz przejdę dalej. Tu już przejdziemy do szczegółów tego, jak wygląda nasz wniosek w systemie i co Państwo na tym wniosku zobaczą, bo tu jest dość dużo informacji i postaram się je wszystkie wyjaśnić. Więc w pierwszym momencie, jak Państwo uruchomią wniosek o umorzenie subwencji finansowej, czy to w moim ING, czy w ING Biznes, to na pierwszym kroku prezentowana jest propozycja PFR-u do umorzenia subwencji finansowej, czyli te dane, które PFR pozyskał z różnych źródeł informacji, które posiada. I te dane my prezentujemy Państwu na formularzu. Te dane są niemożliwe do edycji i zawierają podstawowe informacje, takie jak dane o umowie, czyli kiedy ta umowa została podpisana, jaki jest numer tej umowy, jakie jest saldo umowy, zawiera informacje o danych firmowych, które były przekazane na pierwotnym wniosku o przyznanie subwencji finansowej.
Zawiera też oświadczenia, które były pozyskiwane i które będą wymagały jakiejś weryfikacji oraz zawiera informacje o umorzeniu dodatkowym, czyli tej części subwencji, która może zostać dodatkowo umorzona, jeśli posiadamy odpowiedni wpis w rejestrach KRS bądź CIDG, jeśli chodzi o PKD. I PFR tutaj podstawia dane z programu tarczy finansowej 2.0 z wniosku, który był wtedy wypełniany. Więc te dane będą podstawione dla tych Państwa, którzy skorzystali z subwencji z tarczy finansowej 2.0. Jeśli Państwo nie korzystali z subwencji finansowej tarczy 2.0, jednak dalej Państwu przysługuje możliwość ubiegania się o dodatkowe umorzenie ze względu na posiadany wpis PKD, na kolejnych krokach wniosku będzie możliwe skorygowanie tego i wprowadzenie wartości do dodatkowego umorzenia. Co jest ważne też, jeżeli chodzi o propozycję PFR do umorzenia subwencji finansowej, to te dane nie podlegają zmianie, czyli już jak PFR je raz wystawił i zaproponował, to te dane na tym kroku pozostaną w takim układzie. Później podczas wypełniania wniosku o umorzenie subwencji finansowej możliwe będzie zmienienie każdej wartości, która została przesłana w tej propozycji, skorygowanie i poprawienie i podpisanie i wysłanie tego do PFR-u. I dla tych Państwa, którzy rozwiązali umowę subwencji finansowej bezpośrednio z PFR-em bądź dokonali zwrotu tej subwencji wcześniej, to PFR nie udostępnia w takiej sytuacji propozycji umorzenia, bo umowa jest rozwiązana, subwencja jest spłacona. Dostaniemy tylko informację o takim statusie, że dla tej umowy no wszystko jest już rozliczone, spłacone, nie wymaga to dodatkowych działań i taka wiadomość zostanie przekazana do Państwa w systemie bankowości internetowej. To, co wspominałem też przy okazji wcześniejszego ekranu, że na tym etapie, jak Państwo dostają propozycję z PFR-u, to jest ten moment, kiedy można zweryfikować dane, które PFR tu podstawił i wyjaśnić się z różnymi urzędami, ministerstwami, jeżeli jest jakaś rozbieżność, bo PFR w całym swoim systemie w sposób zautomatyzowany pobiera wszelkiej maści informacje, które potem wykorzystuje do procesach podejmowania decyzji finansowych. Więc bardzo ważne jest to, że jeśli te dane tutaj będą niezgodne, to żeby z odpowiednimi urzędami bądź również z Polskim Funduszem Rozwoju te rozbieżności wyjaśniać. Dobrze, tak więc to był pierwszy krok naszego wniosku, w sensie nawet nie jest jeszcze krok, tylko to jest propozycja PFR-u dotycząca umorzenia subwencji, a przechodząc już na wypełnienie wniosku, to przejdziemy na pierwszy krok, na którym mamy możliwość już wprowadzenia pierwszych podstawowych informacji, które są potrzebne do dokonania umorzenia subwencji finansowej. I na tym kroku i kolejnych, które będą następne, już wniosek mamy w pełni edytowalny, możemy pozmieniać wszystkie wartości, oznaczyć odpowiednie oświadczenia. I Mateusz w swojej części wspominał, że aby dokonać umorzenia subwencji finansowej, no to najważniejszy warunek to jest to tak zwane przeżycie, czyli że Państwa działalność przez ten okres trwania umowy musi trwać, nie mogła być zawieszona, nie mogło być Państwo w procesie likwidacji bądź mieć zawieszoną działalność. Tak więc tutaj to oświadczenie jest obligatoryjne, no w przypadku niespełnienia tego warunku to subwencja będzie podlegała zwrotowi w 100%. W dalszym kroku mamy pola, które pozwalają na uzupełnienie liczby pracowników, którą Państwo posiadali w miesiącu przed podpisaniem umowy subwencji finansowej i średnią wartość etatu u Państwa, jeżeli chodzi o 12 miesięcy od podpisania umowy subwencji finansowej, też liczymy od tego poprzedniego miesiąca. I na podstawie tych dwóch wartości wyliczany jest potem spadek zatrudnienia. Jeżeli tego spadku nie ma, o czym Mateusz wspominał, to wtedy subwencję można umorzyć w tym zakresie o 50% w przypadku mikrofirm, a o 25% w przypadku MŚP. A jeżeli wystąpi skala redukcji zatrudnienia, no to wtedy ten procent umorzonej subwencji jest proporcjonalnie pomniejszany do wartości skali redukcji zatrudnienia. Tak więc tu mamy dwa pola, jeżeli chodzi o liczbę pracowników.
Dalej na wniosku mamy na tym kroku informacje związane z umorzeniem dodatkowym, czyli mamy oświadczenie, które mówi, że nasze PKD jest wpisane na dzień 31 grudnia, to jest stan na ten moment, co PFR proponuje, że tego na ten dzień w rejestrze KRS bądź CIDG było wpisane PKD, które umożliwia ubieganie się o 100% zwrotu 100% subwencji i dodatkowo mamy pola, które pozwalają nam wybrać okres, w którym chcemy porównać spadek obrotu. Jak Mateusz wspominał, można porównać jeden kwartał ostatni 2020 do 2019 bądź ostatnie trzy kwartały 2020 do 2019 roku. I żeby móc się klasyfikować na 100% umorzenie subwencji finansowej, to konieczne jest odnotowanie spadku powyżej 30%. Dobrze. Tak, i te dane to są dane podstawowe, które są potrzebne w przypadku mikroprzedsiębiorców do wyliczenia kwoty umorzenia subwencji finansowej. W przypadku małych, średnich przedsiębiorstw na tym kroku zostanie zaprezentowane jedno dodatkowe pole, które będzie wymagało podania straty gotówkowej na sprzedaży i to jest to, co też już Mateusz wspominał, jeżeli ta strata gotówkowa na sprzedaży była odnotowana, to też odpowiednio wyliczany jest ten procent umorzenia w tej części subwencji finansowej. Jeśli strata była w mniejszym stopniu, to proporcjonalnie ta wartość będzie obniżana. Dobrze, i jak wprowadzimy te dane, to przechodzimy potem do kolejnego kroku na wniosku i na tym kroku zobaczymy propozycję umorzenia subwencji finansowej na podstawie danych wpisanych w kroku poprzednim. Czyli wniosek składa się z dwóch elementów. Mamy po pierwsze propozycję, którą otrzymaliśmy z Polskiego Funduszu Rozwoju i tam też jest podana procentowa i kwotowa propozycja umorzenia subwencji finansowej i mamy również krok drugi na wniosku, gdzie wyliczamy bezpośrednio z danych podanych w kroku pierwszym informacje o tym, jaka faktycznie według Państwa danych powinna być kwota umorzenia subwencji finansowej. Więc tutaj to Państwu zaprezentujemy. Będą to informacje o tym, jaka jest ta kwota wartość procentowa, jaka pozostanie kwota subwencji do spłaty, do zwrotu w tych 24 ratach i prezentujemy również proponowane umorzenie przez PFR. To wszystko Państwo widzą na jednym ekranie. Bardzo istotnym elementem tego kroku jest to, że w momencie, kiedy jeszcze nie dojdziemy do terminu rocznicy otrzymania subwencji finansowej, czyli tej daty, kiedy rok temu wpłynęły nam środki na rachunek, to nie będziemy mogli z tego kroku przejść dalej. Tu dostaną Państwo odpowiedni komunikat, że wniosek będzie możliwy do uzupełnienia w kolejnych krokach od konkretnej daty i ta konkretna data to będzie ta rocznica otrzymania subwencji finansowej. I dopiero od tego dnia pojawi się dodatkowe pole, które pozwoli na wpisanie kwoty umorzenia, którą Państwo faktycznie wnioskują i tutaj mogą Państwo podać każdą kwotę. Może to być mniejsza kwota niż kwota subwencji, może to być większa niż zaproponowana przez PFR, więc tutaj to Państwo wprowadzają tą kwotę umorzenia subwencji, my to przekazujemy potem do PFR-u i PFR to będzie rozpatrywał. Więc możliwość wprowadzenia tej wartości będzie dopiero od dniu, kiedy mija 12 miesięcy od otrzymania subwencji finansowej na rachunku. I tu chyba przekazałem już najważniejsze informacje. Przejdę dalej, czyli wejdziemy już w kroki procesu, które występują po tych 12 miesiącach, czyli po rocznicy mamy wniosek odblokowany. Dalsze kroki to już są kroki bardziej formalne, które PFR wymaga od Państwa, żeby tutaj podać dane. Na tym kroku powtarzamy informacje o danych umowy, saldzie subwencji, czyli to, ile Państwu zostało przyznane w ramach programu tarczy finansowej 1.0. Mamy potem nazwę firmy. Tutaj na ekranie nazwa firmy jest, mogą Państwo zwrócić na to uwagę, że jest formą nieedytowalną, ale ta nazwa firmy będzie formą edytowalną. Tutaj jest, my podstawimy to, co posiadamy w kartotece bankowej, nazwę, która jest zarejestrowana. Jeśli ta nazwa byłaby niepoprawna, bądź nie zawierała formy prawnej, to Państwo będą musieli to tutaj w tym polu skorygować, uzupełnić, żeby wysłać poprawną nazwę firmy do PFR-u i ta nazwa firmy również jest umieszczana na dokumencie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, który będzie przez Państwa
podpisywany na koniec tego procesu wnioskowania o umorzenie subwencji finansowej. Mamy informację o numerze NIP. Numer NIP tutaj prezentujemy również ten, który znajduje się w kartotece naszego banku. Tu jest bardzo ważna informacja, że jeżeli w propozycji, jeżeli Państwa NIP uległ zmianie, to PFR w propozycji umorzenia subwencji finansowej przekaże numer NIP, który był pobrany w momencie wnioskowania o subwencję finansową. I jeśli ten NIP uległ zmianie, to tutaj na tym kroku dane umowy firmy Państwo już zobaczył poprawny numer NIP i my ten poprawny numer NIP wyślemy potem do Polskiego Funduszu Rozwoju, więc Państwo tutaj nie muszą nic aktualizować. To będzie po stronie procesu wnioskowania o umorzenie załatwione w Państwa imieniu, czyli przekażemy do Polskiego Funduszu Rozwoju nowy numer NIP, który oni u siebie zaktualizują. W dalszej części mamy adres korespondencyjny firmy, to jest i dane kontaktowe firmy, czyli osoby do kontaktu poprzez adres mailowy i telefon kontaktowy. Te pola już wystąpiły przy tarczy finansowej 2.0. To jest ta sama logika, PFR potrzebuje danych firmowych, na które mógłby się z Państwem kontaktować w przypadku konieczności wyjaśnienia jakichś danych, bądź również móc zidentyfikować na podstawie telefonu komórkowego czy adresu e-mail, czy osoba, której przekazywane są informacje, to jest osoba do tego upoważniona, została do tego upoważniona z poziomu tego wniosku. Więc to są takie dane standardowe, firmowe, które PFR potrzebuje od Państwa. I na ostatnim elementem tego kroku jest bardzo ważna informacja i rzecz, to są imię osoby, imię i nazwisko i dane osoby upoważnionej do wysłania i podpisania wniosku o subwencję, o umorzenie subwencji finansowej. I tu w tym polu należy wprowadzić dane o osobie, która będzie wypełniała, która będzie finalnie podpisywała i wysyłała ten wniosek o umorzenie subwencji. Może się zdarzyć sytuacja taka, że u Państwa w firmie ktoś inny przygotowuje wniosek, uzupełnia dane, to w tym momencie ta osoba ma możliwość uzupełnienia całego wniosku, do dojścia nawet do prawie ostatniego kroku, jednak ta osoba tu wskazana po numerze PESEL bądź innym dokumencie identyfikującym tą osobę będzie mogła przejść ten, podpisać i wysłać wniosek. Nie będzie tego mogła zrobić inna osoba, zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat w takiej sytuacji, więc ważne jest to, żeby tutaj wprowadzić dane osoby, która będzie podpisywała i wysyłała wniosek. Co ważne, ta osoba musi być z ramienia firmy, oczywiście do tego umocowana, o tym powiem za chwilę. Dobrze, przejdziemy kolejnym krokiem na wniosku i to jest krok 4 z 6, więc pomału zbliżamy się do końca samego wniosku. Kolejnym krokiem są oświadczenia, które wymaga PFR, są standardowe oświadczenia, które pojawiały się przy okazji wnioskowania o subwencję tarczy finansowej 1.0 i o subwencję tarczy finansowej 2.0. Jedna zasadnicza zmiana w porównaniu do poprzednich wniosków jest to, że pierwsze oświadczenie, które Państwo zobaczą na formularzu, to jest oświadczenie o tym, w jaki sposób osoba, która będzie podpisywała i wysyłała wniosek o umorzenie subwencji, jest do tego umocowana. I będą Państwo mieli dwie opcje. Jedno to jest umocowanie w formie pełnomocnictwa i ta opcja jest wybierana, jeśli w Państwa firma ma reprezentację wieloosobową albo wniosek składany będzie przez inną osobę niebędącą reprezentantem firmy, na przykład księgowego. I taki, te osoby, jeśli, bo wniosek jest podpisywany i wysyłany w systemie jednoosobowo, więc jeśli ta osoba nie jest do tego umocowana według KRS-u, to po Państwa stronie w firmie musi być pełnomocnictwo, które zostało tej osobie udzielone przez osoby z reprezentacji. To samo dotyczy spółki cywilnej, czyli jeżeli mamy kilku właścicieli spółki cywilnej, to wniosek o umorzenie subwencji będzie wypełniała jedna osoba i ta jedna osoba musi posiadać pełnomocnictwo, które zostało udzielone przez pozostałych właścicieli tej spółki cywilnej i pełnomocnictwo występuje również w przypadku firm, które nie posiadają wpisu do KRS-u bądź CEIDG. Więc to jest, tą opcję wybieramy, jeśli nie jesteśmy umocowani jednoosobowo do reprezentacji firmy z różnych powodów. Druga opcja oświadczenia to jest samodzielne potwierdzenie na podstawie odpisu, czyli wybieramy tą opcję, jeśli rozliczenie wniosek
rozliczenie subwencji finansowej będzie składała osoba, która jest do tego umocowana jednoosobowo zgodnie z KRS-em bądź CIDG. I co jest ważne, na tym kroku, na tych oświadczeniach my nie wymagamy od Państwa dostarczenia żadnych dokumentów do banku, nie będziemy pobierali żadnych załączników. Te dokumenty i te pełnomocnictwa muszą być trzymane po Państwa stronie. PFR tylko wymaga oświadczenia, w jaki sposób ta osoba reprezentuje Państwa firmę w momencie składania tego wniosku o rozliczenie subwencji finansowej, więc czy jest to pełnomocnictwo, bądź czy to jest samodzielne potwierdzenie na podstawie odpisu. Dobrze. Mamy jeszcze standardowe oświadczenia, to jest odpowiedzialność karna. Mamy oświadczenie o dopełnieniu obowiązku zmiany rezydencji podatkowej, jeżeli Państwo deklarowali na wniosku o subwencję, o przyznanie subwencji, że rezydencja podatkowa nie jest w Polsce, to tam był warunek przeniesienia jej w okresie 9 miesięcy do Polski, więc muszą tu Państwo oświadczyć, że ta rezydencja została przeniesiona. Mamy też inne oświadczenia, na przykład o tym, że pieniądze z subwencji były wydatkowane zgodnie z umową. Jest też oświadczenie o tym, które można wybrać, że Państwa firma uległa przekształceniu i to jest ten moment, w którym mogą Państwo wskazać do PFR-u, że Państwo przedsiębiorstwo się zmieniło, zmienił się numer NIP. Jak wybierzemy opcję tak, to w tym momencie na dole wniosku pod tymi oświadczeniami pojawia się dodatkowe pole, gdzie można uzupełnić dane tej firmy o numer NIP i numer REGON, na którą została przekształcona firma. Jeżeli na przykład przekształcenie miało miejsce na dwie bądź trzy firmy, to również podajemy tutaj, możemy dać kolejną firmę i wprowadzić wszystkie te numery NIP. Jeżeli przedsiębiorstwo stało się przedsiębiorstwem wielooddziałowym, to również ma możliwość zaznaczenia takiego oświadczenia i podania wielu numerów NIP, na które składa się to przedsiębiorstwo. Dobrze, kolejnym krokiem po kroku oświadczeń mamy już krok związany z wzorem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej. Na tym kroku mają Państwo możliwość pobrania wzoru, który jest wygenerowany i zawiera dane, które Państwo wprowadzili w poprzednich krokach. Wzór zawiera wszelkie informacje o firmie i o zasadach umarzenia subwencji finansowej. Bardzo ważne jest, żeby z tym dokumentem żeby go pobrać, żeby się z nim zapoznać, przeczytać, zobaczyć, czy ten dokument nie zawiera błędów, bo jeśli zawiera, to najprawdopodobniej trzeba skorygować dane na poprzednich krokach formularza i wrócić do tego kroku piątego i jeszcze raz pobrać ten wzór. Po podpisaniu tego wniosku i wysłaniu go do PFR-u, ten wzór oświadczenia zostaje podpisany w Państwa imieniu i zostaje podpisany przez bank w imieniu PFR, więc on już będzie wiążący i obowiązujący. Więc ważne jest, żeby tutaj na tym etapie ten dokument zweryfikować. I ten krok jest również ważny z tej perspektywy, że dalej może tylko przejść osoba, która została wskazana na kroku trzecim jako osoba umocowana, czyli nie będzie możliwe, aby osoba, która nie jest w tych polach wskazana jako umocowana, która nie jest jednocześnie użytkownikiem systemu, żeby ona podpisała i wysłała ten wniosek. Więc system będzie tutaj tego pilnował, będzie wyświetlał odpowiedni komunikat w momencie, jeśli ten wniosek będzie chciała wysłać inna osoba i wtedy albo trzeba skorygować dane na kroku trzecim w polach umocowane, bądź powiedzieć osobie, która jest wskazana jako umocowana, że ma się zalogować do systemu bankowości internetowej odpowiednio moje ING albo ING Biznes i podpisać i wysłać ten wniosek. Jeżeli ta osoba to wykona, przechodzimy na ostatni krok. Ostatni krok jest krokiem już podsumowania, gdzie prezentujemy najważniejsze informacje o umorzeniu rozliczenia subwencji finansowej. No i tutaj autoryzujemy tą dyspozycję, wysłanie tego formularza zgodnie z obowiązującymi zasadami w odpowiednich naszych systemach, moim ING kodem SMS, w ING Biznes również kodem SMS, wygląd może być formatki troszkę inny, ale co do zasady podpisanie i wysłanie tego wniosku, zautoryzowanie go kodem SMS jest jednoznaczne z wysłaniem tego formularza rozliczenia subwencji finansowej do PFR-u.
i zawarciem oświadczenia o rozliczeniu tej subwencji. To oświadczenie i ten dokument zostanie Państwu podpisany, umieszczony w systemach mojej ING Biznes. Na mojego ING będzie to sekcja moje dokumenty. W ING Biznes są to dokumenty, w sekcji dokumenty i wiadomości, sekcja dokumenty obowiązujące. I tam będą umieszczane standardowo wszystkie dokumenty związane z procesem umorzenia subwencji. Jest to analogiczne rozwiązanie do procesu, jak żeśmy Państwu przyznawali, subwencje w ramach tarczy finansowej 1.0 czy 2.0. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o część systemową i wnioskowanie o subwencję finansową, o umorzenie subwencji finansowej, bardzo przepraszam. Mam jeszcze dosłownie 3 slajdy, które chciałbym Państwu przekazać, 4 slajdy, związane z obsługą tej nieumorzonej części subwencji w systemach MoING i ING Biznes. Tu na tym slajdzie prezentujemy, jakie decyzje może podjąć PFR po podpisaniu i wysłaniu wniosku o rozliczenie subwencji finansowej. Mamy 3 scenariusze. PFR może podjąć decyzję pozytywną, PFR może wstrzymać wydanie decyzji, bądź PFR może wydać decyzję negatywną. Zaczniemy od decyzji pozytywnej, to jest najprzyjemniejszy przypadek, czyli decyzja pozytywna i PFR może nam umorzyć subwencję w 100%, czyli podejmuje decyzję o tym, że subwencja jest w całości rozliczona i nie wymaga zwrotu. W tej sytuacji my przekazujemy do Państwa tylko decyzję z tą informacją i nic więcej się nie dzieje. To jest koniec procesu, decyzja jest umorzona, jest spłacona, nie muszą Państwo dokonywać żadnych kolejnych kroków. Drugi scenariusz mamy taki, że PFR przyznaje częściowe umorzenie, czyli że została zmniejszona ta kwota, jest poniżej 100% i pozostała jakaś część, która musi zostać spłacona w ratach. I w tej sytuacji my również wystawimy Państwu decyzję z tymi informacjami. Zostanie Państwu dodatkowo wystawiony harmonogram spłaty subwencji wraz z rachunkiem do spłat, czyli ta informacja będzie występowała w momencie, kiedy będą musieli Państwo dokonać zwrotu jakiejś części subwencji. I to, co będziemy udostępniali, to dla obsługi spłaty to udostępnione będą 2 rachunki. Jest to rachunek bankowy do dokonywania wpłat na poczet rat, czyli tam, gdzie te środki będą w sposób automatyczny pobierane na spłatę tego kredytu, który powstał po subwencji finansowej, po rozliczeniu subwencji finansowej. Jest również kredytowy numer rachunku kredytowego do ewidencji zadłużenia wobec PFR-u i do nadpłat. Mamy drugi scenariusz. Może się zdarzyć, że PFR wstrzyma wydanie decyzji, czyli po tych 10 dniach od terminu, kiedy minął termin na złożenie wniosku o rozliczenie subwencji finansowej, nie udało im się zweryfikować wszystkich danych i informacji przedstawionych do rozliczenia, bądź jakieś występują inne okoliczności, które wstrzymują wydanie decyzji. W takiej sytuacji my dostaniemy informację o tym z PFR-u i my taką informację do Państwa przekażemy w systemach bankowości internetowej, wskazując na kolejne kroki i działania, które muszą zostać podjęte w celu wyjaśnienia powodu wstrzymania wydania decyzji z PFR-em. Więc tu będziemy się z Państwem zawsze kontaktowali, gdyby PFR się wstrzymał z wydaniem decyzji. Będą to wiadomości w systemie standardowo, tak jak to odbywa się w całym procesie. I mamy jeszcze ostatnią, najgorszą sytuację, to jest decyzja negatywna, czyli PFR nie przyznaje umorzenia subwencji finansowej, czyli wzywa do zwrotu całości przyznanej subwencji. W systemie zostanie wystawiona decyzja negatywna z informacją o tym, że subwencja podlega w całości zwrotowi i zostanie wskazany rachunek do zwrotu subwencji. Jest to inny rachunek niż te rachunki, które są prezentowane przy decyzji pozytywnej do obsługi subwencji finansowej. Dobrze, tak więc przechodząc dalej, jeszcze chwilę o tej części nieumorzonej. Więc wraz z harmonogramem, o którym już wspomniałem, że ten harmonogram może się pojawić dla Państwa w sytuacji, jak pozostanie część do zwrotu. Na tym harmonogramie my w systemie bankowości internetowej będziemy Państwu prezentowali terminy i kwoty spłat. I te terminy, trzeba się ich trzymać i w tych dniach zapewniać środki na rachunku bankowym, bo w przeciwnym wypadku system nie zaksięguje spłat i będziemy do Państwa wysyłali monity. W harmonogramie jest również wskazany numer rachunku bankowego, właśnie z którego co miesiąc będą pobierane raty
i na którym trzeba, na który trzeba przelewać środki co miesiąc, żebyśmy mogli te środki pobrać na spłatę tej nieumorzonej części subwencji finansowej i będzie również informacja o numerze rachunku kredytowego, na którym mamy zaewidencjonowane zadłużenie wobec PFR-u. Jeśli chodzi o same założenia dla kredytu, to kredyt jest nieoprocentowany, oprocentowanie 0%, więc tu nie będzie żadnych dodatkowych kosztów w przypadku terminowego regulowania tego kredytu. Ta nieumorzona część będzie rozłożona na 24 równe raty i to nie jest zmieniane, to jest zawsze 24 równe raty, nie można tego skrócić, nie można tego wydłużyć, to standardowo PFR określa 24 równe raty. Oczywiście ta ostatnia rata będzie odpowiednio pomniejszona, gdyby nie dało się tego rozłożyć na równe 24 raty. Termin spłaty, o tym już wspominaliśmy przy okazji poprzednich slajdów, to jest 25 dzień miesiąca. Jeśli jest to dzień wolny od pracy, a zgodnie z regulaminem PFR-u są to soboty, niedziele i dni świąteczne, to spłata przypada na kolejny dzień roboczy i będziemy kolejnego dnia roboczego pobierali środki. Sposób spłaty bieżące będziemy dokonywali w sposób automatyczny, czyli z rachunku bankowego. Będziemy każdego 25 dnia pobierali środki do spłaty raty subwencji zgodnie z terminem, więc ważne jest, żeby tego 25 dnia te środki zostały podstawione. Automatyczna spłata będzie następowała w godzinach popołudniowych, wieczornych. To jeszcze będzie doprecyzowane w informacjach dodatkowych dla Państwa. I mam bardzo ważna informacja też jest taka, że jeśli Państwo nie uregulują spłaty w terminie, jakaś lata się opóźni, to zgodnie z regulaminem PFR-u zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień przeterminowania. Więc to bardzo ważne jest to, żeby te środki postawiać na tym rachunku, żeby spłaty się działy w sposób automatyczny. I to spowoduje, że nie będziemy mieli dodatkowych odsetek ustawowych za przeterminowanie. Te informacje, które tu Państwu przedstawiam, one będą w systemach bankowości internetowej prezentowane, w szczególności jeśli mowa o harmonogramie. Harmonogram zawsze będzie wystawiony w bankowości mojej ING, w moich dokumentach, dokumenty bankowe, wnioski, tarcza finansowa PFR dla przedsiębiorców 1.0. W ING Biznes będzie to w dokumentach i wiadomościach, dokumenty obowiązujące oraz w sekcjach dedykowanych obsłudze odpowiednio rachunkom bieżącym i rachunkom kredytowym. Czyli jeżeli korzystają Państwo z sekcji kredytowych w systemach bankowości internetowej, to tam również będzie można podejrzeć ten harmonogram. Więc te informacje są zawarte w dwóch miejscach i z dwóch miejsc mogą Państwo do nich uzyskać dostęp. Obsługa nieumorzonej kwoty subwencji spłaty. PFR dopuszcza, i to Mateusz już również wspominał, możliwość dokonania nadpłaty spłaty raty przed terminem ustalonym w harmonogramie. I tu mamy dwa rozwiązania. Jeśli chodzi o moje ING, i tu chciałbym bardzo mocno podkreślić, że ta informacja, która tu jest wpisana, że koniecznie złożenie dyspozycji w oddziale banku, to ona jest nieprawidłowa. My to skorygowaliśmy w ostatnim momencie. Dla systemu mojej ING dyspozycja nadpłaty czy spłaty rat przed terminem będzie składana w module wiadomości, będzie to wysyłane do banku w sposób elektroniczny. Szczegółowe informacje zostaną na ten temat umieszczone na naszych stronach internetowych, więc zachęcamy do ich śledzenia. Tu od razu mogę podkreślić, że w najbliższych dniach nasze strony internetowe dotyczące tarczy finansowej zostaną zaktualizowane, tam również zostaną umieszczone dodatkowe informacje, zostaną umieszczone instrukcje do obsługi w obydwu systemach, zarówno wniosku o umorzenie subwencji, to dosłownie to wszystko to, co żeśmy mówili dzisiaj podczas tego webinaru, w tej instrukcji się znajdzie. Będziemy też nadawali informacje o tym wytyczne, w jaki sposób można taką dyspozycję nadpłaty czy spłaty raz przed terminem złożyć w systemach bankowości internetowej. Tak więc moje ING będzie to w sposób elektroniczny przez system. Jeśli chodzi o ING Biznes, to korzystamy z systemowego rozwiązania wniosku o spłaty raty kredytu i na tym wniosku będziemy mieli możliwość wyboru jednej z czterech opcji. Jest to spłata najbliższych rat zgodnie z harmonogramem, czyli spłacamy najbliższe
raty, których nie będziemy musieli regulować w najbliższych miesiącach, tylko potem zgodnie z harmonogramem. Mamy możliwość skrócenia okresu kredytu, czyli spłacamy ostatnie raty. Mamy możliwość obniżenia wysokości wszystkich rat, czyli proporcjonalnie każda rata zostanie pomniejszona o kwotę, która zostanie nadpłacona. I czwarta opcja to jest spłata całości subwencji. Co jest ważne, że w momencie, kiedy my dokonamy jako bank zmiany na kredycie, zmienimy kwotę kapitału, zmieni się harmonogram, zmienią się kwoty, to my wygenerujemy Państwu w bankowości internetowej nowy harmonogram, który zostanie podstawiony w tych samych miejscach, gdzie decyzje i pozostały, i ten pierwotny harmonogram, który Państwo otrzymali od nas z banku. Ten harmonogram również będzie dostępny w sekcjach kredytowych, więc tutaj się nic nie zmienia. I ostatni slajd z najważniejszymi, też z ważnymi informacjami, to jest kwestia monitoringu, to w przypadku braku środków na rachunku bankowym na poczet spłaty rat, wyślemy w bankowości internetowej monitor przypomnienie o konieczności uregulowania zadłużenia. Ten monitor będzie wysyłany zgodnie z terminem określonym w regulaminie PFR-u. Ta data się zmienia, jest to między 3-5 dni, więc w przypadku braku tej spłaty my jako bank będziemy Państwu wysyłali odpowiednie monity o tym, że trzeba tą ratę uregulować. W przypadku, kiedy zaległość spłaty tego kredytu będzie równa sumie dwóch rat kapitałowych, to następuje automatyczne przekazanie obsługi kredytu do PFR-u. Taka informacja również zostanie w systemie do Państwa przekazana. Od tego czasu obsługą państw, tej nieumorzonej części subwencji będzie zajmował się PFR. My jako bank będziemy utrzymywali rachunek bankowy do spłaty przez okres 6 miesięcy od przekazania subwencji do PFR-u. Przez ten okres będą Państwo też mieli możliwość przelewania środków na rachunek, tak aby terminowo regulować kolejne spłaty. Więc do tego, żeby terminowo regulować tą nieumorzoną część, monitorować terminy, spłacać wszystko regularnie. Widzę, że Wojtku się włączyłeś, ja już akurat skończyłem. Tak, bardzo tak. Serdecznie wszystkim dziękuję za wysłuchanie mojej części i oddaję Wojtku głos. Tak, dziękuję. Doszliśmy do końca naszej prezentacji. Dziękuję bardzo Mateuszowi i Danielowi za przeprowadzenie. Wierzę, że większość pytań, które się pojawiały po Państwa stronie zostały tutaj już zagospodarowane, odpowiedzieliśmy na nie. No niemniej jednak przy dużej ilości osób, które się tutaj zarejestrowały, biorą udział w naszym webinarze, po około 8 tysięcy osób dzisiaj uczestniczy. Sporo pytań również zostało zadanych na czacie. Postaramy się na jak największą liczbę z nich odpowiedzieć. Ja oczywiście nie będę tego robił sam, tylko poproszę tutaj ekspertów, którzy mnie wesprą w tych odpowiedziach. Pogrupowaliśmy, staraliśmy się pogrupować te pytania w trzy takie główne sekcje, czyli sekcja dotycząca pytań ogólnych o zasady PFR-u i zasady umorzeń, druga dotycząca samego procesu umorzenia i samego tego wniosku o umorzenie i trzecia dotycząca już samego tego procesu spłaty i tej części takiej kredytowej. Poproszę, żeby na te pytania odpowiedzieli odpowiednio Mateusz Swarlik, Michał Mroz i Renata Pijanowska. Oddaję głos Mateuszowi. Proszę o pierwsze pytanie z tej części dotyczącej ogólnych pytań. Zgodnie z płatnościami ZUS i US, czy mogą wystąpić umorzenie subwencji 1.0, czy PFR odrzuci mój wniosek ze względu na te zaległości? Jeżeli chodzi o zaległości podatkowe, to one nie wpływają na to, czy może Pani wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości. Jeżeli te zaległości powstały teraz, czyli w momencie potem, jak Pani będzie składać ten wniosek, to może Pani jak najbardziej wystąpić z wnioskiem o umorzenie tej subwencji. Nie ma to kompletnie wpływu na to, czy subwencja zostanie umorzona, czy nie. Mogę prosić o kolejne pytanie? W jaki sposób PFR weryfikuje, na co wydałem środki, czy muszę sporządzić jakąś dokumentację? Jeżeli chodzi o dokumentowanie tego, w jaki sposób Państwo wydatkowaliście te środki, to nie ma tutaj specjalnych wytycznych, w jaki sposób musicie Państwo to udokumentować. Najlepiej, jeżeli mieliście Państwo wydzielone specjalne konto do otrzymania tych środków z PFR-u i z tego konta Państwo wydatkowaliście te środki, tam będzie Państwu najłatwiej udowodnić, że te pieniądze zostały, że tym pieniędzmi zostały zapłacone te koszty, które mogliście Państwo
ponosić. Natomiast jeżeli Państwo nie mieliście specjalnego wydzielonego konta, to będziecie Państwo mogli w jakikolwiek inny sposób udowodnić, że te środki zostały właściwie wydatkowane. Tutaj tylko zwracam uwagę na to, że te środki nie mogły być wydatkowane na rzecz właściciela, tak? Czyli nie mogły być dokonywane wypłaty na rzecz właściciela albo osób powiązanych z nimi i nie mogły być też wydatkowane na przedterminową spłatę kredytów powyżej 25%. Natomiast jeżeli Państwo wydatkowaliście je w inny sposób, no to wszelkie inne sposoby wykazania, że z tych środków pokryliście Państwo te koszty, które mogliście Państwo pokrywać, będzie jak najbardziej w porządku. Witam, jak starałem, przepraszam się, o pomoc, to miałem zatrudnionych pracowników na umowę o pracę, ale w 2020 roku zmieniłem im tę umowę na zlecenia. Czy będę musiał zwracać więcej? W obecnym regulaminie PFR-u nie ma takich przesłanek co do tego, że faktycznie sama zamiana tej umowy z umowy o pracę na umowę zlecenie będzie warunkowała zwrot. Jeżeli Państwo będziecie mieli taką samą ilość osób, którą mieliście Państwo na umowie o pracę i taką samą osobę na umowach zlecenia, to będziecie Państwo mogli pod pewnymi oczywiście pewnymi warunkami zatrzymać te pieniądze. To znaczy w tarczy chodziło przede wszystkim o to, żeby zatrzymać miejsca pracy, więc jeżeli Państwu udało się te miejsca pracy zatrzymać i Państwo nadal zatrudniacie taką samą ilość osób, to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast zwracam tutaj uwagę za PFR-em, uwagę na to, że faktycznie PFR będzie przyglądał się tym zamianom umów o pracę na umowę zlecenie, zwłaszcza tam, gdzie dochodziło do jakiejś drastycznej na przykład obniżki wynagrodzeń, tak? Czyli jeżeli Państwo mieliście standardowo, nie wiem, 9 czy tam 8 pracowników na umowie o pracę, każdy z tych pracowników zarabiał, nie wiem, 4-5 tysięcy złotych i w tej chwili zamieniacie Państwo te umowy o pracę na umowy zlecenia na przykład na, nie wiem, 1 czy 2 godziny, gdzie faktycznie te osoby zamiast tych 5-4 tysięcy złotych będą zarabiały 100, 200, 250 złotych, no to tutaj PFR może do tego podejść w formie takiej restrykcyjnej, to znaczy może potraktować to jako nadużycie z Państwa strony. Może też dojść do tego, że PFR będzie wymagał zwrotu tej subwencji jako nadużycie. Natomiast tutaj no, też musicie Państwo ocenić sami, jak to się podziało, czy tam była zmiana tego wynagrodzenia, czy Państwo mogliście, czy nie mogliście zatrudnić tych pracowników, bo mogła być taka sytuacja, w której Państwo na przykład mieliście pracowników na umowie o pracę, natomiast no, na chwilę obecną nie byliście Państwo w stanie zatrudnić nikogo na umowę o pracę, natomiast zatrudniliście Państwo kogoś na umowę zlecenia w podobnym wymiarze czasu pracy, z podobnym wynagrodzeniem, wtedy myślę, że PFR podejdzie do tego w taki łagodny sposób, natomiast jeżeli faktycznie Państwo zamienialiście tę umowę o pracę na umowy cywilnoprawne czy umowy zlecenia jakieś o niskich wynagrodzeniach, no to tutaj PFR może do tego podejść nieco bardziej restrykcyjnie. Czy był oznaczony termin wydatkowania kwoty subwencji? Jeżeli chodzi o termin wydatkowania kwoty subwencji, to on jest nieograniczony. To znaczy otrzymaliście Państwo kwotę subwencji, musicie Państwo dokonać w tej chwili tych formalności związanych z umorzeniem subwencji, tak, czyli sprawdzić, ile faktycznie Państwo tej subwencji zostanie umorzonych. Tą nieumorzoną część subwencji będziecie Państwo oczywiście musieli zwrócić, natomiast jeżeli Państwo nie wydatkowaliście całej kwoty subwencji w tym okresie 12 miesięcy od momentu, kiedy Państwo otrzymaliście środki, nie macie Państwo obowiązku wydatkowania ich jakby przed rozliczeniem. Możecie Państwo te środki spokojnie wydatkować jeszcze w przyszłości, natomiast będziecie musieli Państwo oczywiście wykazać, że te środki, które będą w przyszłości wydatkowane, one będą wydatkowane w sposób właściwy. Nie ma tej górnej granicy, to znaczy jeżeli Państwo wydaliście na przykład, nie wiem, 50% subwencji, 25% będziecie zmuszeni oddać, 25% nadal macie tej subwencji jako zabezpieczenie waszej płynności czy możliwości wypłaty wynagrodzeń, czy zapłaty terminowych podatków, czy też zobowiązań, to możecie Państwo te pieniądze śmiało jeszcze przetrzymywać, możecie Państwo tymi pieniędzmi regulować te przyszłe zobowiązania. Czy jest jakiś dokument, na przykład spis produktów, na którego podstawie nie mogę, na podstawie którego mogę dowiedzieć się, czy prawidłowo wydałam kwotę subwencji? Takiego spisu nie ma. Jest tylko spis taki negatywny, czyli tych wydatków, na które
subwencja nie może być wydatkowana, czyli właściciel i przedterminowa spłata kredytu powyżej 20%, natomiast samego takiego spisu nie ma. Więc możecie Państwo wydatkować tę kwotę oczywiście zdroworozsądkowo. Dobrze by było, żeby to były koszty podatkowe, tak, żeby nie wydawać tego na koszty, które nie są kosztami podatkowymi. To też ze względu na to, że jeżeli faktycznie Państwu zostanie ta tarcza umorzona, to żeby tych kosztów podatkowych mieć też w jakimś tam zapasie, żeby się nie okazało, że jeżeli nie będzie takiej pozytywnej decyzji Ministerstwa Finansów, że nie mają Państwo kosztów podatkowych. Nie? I też tutaj zaznaczam, że faktycznie możecie Państwo, czyli nie powiedziałem wcześniej na poprzednich slajdach, że jeżeli Państwo faktycznie wydatkowaliście tą subwencję w poprzednich latach i czy w poprzednim roku i ponieśliście Państwo stratę, to ta strata jest do odliczenia również w tym roku, więc warto pamiętać o tym, że nawet jeżeli ta subwencja będzie umorzona, Państwo ponieśliście stratę w poprzednich latach, czy w poprzednim roku będziecie Państwo mogli tą stratę teraz z tym przychodem, z tej subwencji sobie rozliczyć. Przyznana subwencja w 2020 roku jest przychodem roku 2020 czy 2021. Samo przyznane, rozumiem, że tutaj pytamy o przychód pod kątem podatkowym i też bilansowym. Jeżeli chodzi o samą subwencję, to samo przyznanie subwencji nie wiąże się z opodatkowaniem, nie wiąże się też z wykazaniem tego jako przychodu. Tutaj faktycznie ta subwencja została Państwu przyznana, ją Państwo wykazaliście z jednej strony po aktywach jako zwiększenie środków pieniężnych, tak, w banku, natomiast z drugiej strony się pojawiła w pasywach jako zobowiązania krótkoterminowe, czyli te podlegające zwrotowi, związane ze zwrotem do PFR-u. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą subwencję, to ona przychodem podatkowym, ta nieumorzona część, ona będzie w momencie otrzymania tej pozytywnej decyzji. Czyli do momentu, kiedy Państwo tej decyzji nie otrzymaliście, ona jeszcze nie będzie przychodem. Te decyzje tak najprawdopodobniej pierwsi z Państwa otrzymacie w maju, więc ona przychodem będzie dopiero księgowo i podatkowo w miesiącu maju, natomiast podatek od tego, jeżeli Państwo płacicie podatki miesięcznie, to podatek zapłacimy do tego, z tego do 20 czerwca 2021 roku. Czy PKD z tych wybranych branż musi być głównym PKD? Tak jak powiedzieliśmy sobie na poprzednich slajdach, to PKD nie musi być tym głównym PKD. Ja widzę, że koleżanka tutaj podbija to pytanie z racji tego, że tych pytań pojawiło się wiele. Natomiast musicie Państwo pamiętać, że te PKD nie musi być tym głównym PKD. Natomiast musi być tym PKD wykazane na 31 grudnia roku 2019. One będzie podlegało wykazaniu albo w rejestrze C1G, albo w rejestrze KRS, w zależności z którego Państwo korzystacie. Natomiast nie musi być to główne PKD. Może być to jedno z tych 10 wiodących PKD, które są wykazane w jednym bądź drugim rejestrze. Co jeśli pracownik przejdzie na emeryturę? Rozumiem, że tutaj Państwo pytacie, że faktycznie jest sytuacja, w której mają Państwo pracownika, który przechodzi na emeryturę i mają Państwo zmniejszenie liczby etatów. Jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby etatów, jeżeli pracownik przejdzie na emeryturę, no to oczywiście pytanie, z której wersji tarczy Państwo korzystacie. Jeżeli to jest ta tarcza dla mikroprzedsiębiorstw, to tam jest powiązanie do 50% zwrotu tej tarczy, w przypadku, jeżeli Państwo nie utrzymacie zatrudnienia w ogóle, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw tam jest 25% w przypadku nie utrzymania zatrudnienia w ogóle. Natomiast no, oczywiście pytanie, kiedy pracownik przechodzi na tę emeryturę, bo jeżeli on przechodzi na emeryturę w ostatnim miesiącu, no to ten zwrot subwencji nie będzie aż tak wysoki. Natomiast jeżeli w pierwszym miesiącu przyszedł na emeryturę, nie byliście Państwo w stanie tego etatu odtworzyć, był to jedyny pracownik, to może się okazać tak, że faktycznie w przypadku mikroprzedsiębiorstwa zwrócicie Państwo do 50% subwencji, a w przypadku MŚP zwrócicie Państwo 25% tej subwencji. Oczywiście, jeżeli nie jesteście Państwo jedną z tych branż, które są wskazane, czyli tych branż, które są predestynowane do tego, żeby zostały umorzone 100% subwencji. Natomiast jeżeli Państwo oczywiście zatrudnicie kogoś innego, to też będzie traktowane jako utrzymanie tego zatrudnienia.
Witam, otrzymałam środki z subwencji, a po 3 miesiącach zawiesiłam działalność. Czy będę musiała zwrócić całą subwencję? W przypadku zawieszenia działalności, w każdym przypadku skorzystania z tej subwencji przez okres tych 12 miesięcy, na chwilę obecną regulamin jest taki, że będzie Pani musiała, czy będą Państwo musieli zwrócić całość tej subwencji. Nie ma tutaj prawa do jakiegokolwiek umorzenia. Tutaj warunkiem było zachowanie ciągłości prowadzenia biznesu, więc w przypadku zawieszenia działalności niestety cała kwota subwencji podlega zwrotowi. Jeden z pracowników zwolnił się, a na jego miejsce zatrudniliśmy innego. Zatem liczba pracowników formalnie nie uległa zmianie. Czy będzie to miało wpływ na rozliczenie subwencji? Czy PFR będzie mógł uznać warunek utrzymania liczby pracowników, że nie został spełniony? Jeżeli faktycznie to było w tym samym miesiącu, albo to było miesiąc na zakładkę, czyli w jednym miesiącu Państwo mieliście na przykład 9 pracowników, ten pracownik się zwolnił od następnego miesiąca, nie był już pracownikiem, natomiast zatrudniliście Państwo od kolejnego miesiąca na jego miejsce kolejną osobę, tak, czyli tamten pracownik pracował do końca miesiąca, od początku pracuje kolejne, to w tym momencie oczywiście jest to jeden za jeden, czyli będziecie Państwo mieli warunek spełniony, czyli otrzymają Państwo 100% tego zatrudnienia, które mieliście Państwo wcześniej. Tutaj nie będzie to miało wpływu na rozliczenie subwencji, więc będziecie Państwo mogli zatrzymać tutaj do 25 bądź 50% tej subwencji, w zależności od tego, czy jesteście Państwo mikro, czy małym i średnim przedsiębiorstwem. Pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja, gdy jeden z pracowników zwolnił się sam, jak PFR to potraktuje? Widzę, że tutaj koleżanka bardzo dużo tych pytań z pracownikami podbija. One chyba są takimi najczęściej zadawanymi przez Państwa pytaniami. Jeżeli sam ten pracownik się zwolnił, to PFR potraktuje to jako zwolnienie. PFR tutaj nie rozpatruje tego, czy pracownik się sam zwolnił, czy przyszedł na emeryturę, czy Państwo zwalniacie tego pracownika. Po prostu traktuje to jako ubytek tego pracownika. Czyli generalnie, jeżeli pracownik sam podejmuje taką decyzję o zwolnieniu się z Państwa firmy, to musicie Państwo znaleźć kogoś kolejnego na jego miejsce, żeby utrzymać tą dotację, czy żeby nie zwracać tych dodatkowych 25 bądź 50%. Tutaj jest to niezależnie, czy pracownik przechodzi na emeryturę, czy ten pracownik się zwalnia, czy ten pracownik zachorował długotrwale i ma długotrwałą absencję, nie ma go w pracy, czy ten pracownik korzysta z macierzyńskiego, tacierzyńskiego, tutaj nie ma to kompletnie znaczenia, co stało się z tym pracownikiem dla samego PFR-u. PFR traktuje to po prostu, był pracownik, nie ma pracownika. Macie Państwo obowiązek zatrudnić na to miejsce kolejną osobę, żeby starać się o to, żeby ta część subwencji przypadająca na zatrudnienie nie została, nie musicie Państwo tej części zwracać. Na koniec grudnia chorowałam na COVID i nie złożyłam oświadczenia o upoważnieniu do reprezentacji. Czy muszę zwrócić całość kwoty? Generalnie, jeżeli chodzi o założenia PFR-u, to one były takie dość restrykcyjne, natomiast tutaj te informacje z samego PFR płyną takie dość korzystne, to znaczy jeżeli faktycznie ktoś był chory, nie był w stanie złożyć tego oświadczenia, to prawdopodobnie PFR będzie takie sytuacje traktował w ten sposób, że udzielnie jako takiej takiej abolicji tym przedsiębiorstwom i faktycznie one będą mogły tutaj bez złożenia tego upoważnienia do reprezentacji, będą mogły skorzystać z tej amnestii i faktycznie zostanie to umorzone. Czyli sam ten wniosek jakby przeprocesuje się z automatu, natomiast tutaj bym prosił poczekać na informacje z PFR-u. Tutaj najprawdopodobniej jeszcze te informacje z PFR-u będą dodatkowo rozszerzane. Mamy tutaj taką informację, że będzie to pozytywnie rozpatrywane.
wykorzystałem 2/3 subwencji, czy muszę oddać resztę. Jeżeli chodzi o wykorzystanie subwencji, to tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej subwencji, nie musicie Państwo oddawać resztę, możecie ją Państwo zachować na swoich kontach, możecie Państwo dalej z niej korzystać, możecie Państwo dalej jakby traktować to jako taki bufor płynnościowy, nie musicie Państwo wydatkować tej kwoty, nie musicie Państwo dodawać resztę tej subwencji, będziecie Państwo musieli tylko oddać tą część subwencji, która nie zostanie przez PFR umorzona. Tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, 24 równe raty. Ewentualnie możecie Państwo nadpłacić tą częścią, która Państwu faktycznie zostanie. Dzień dobry, w zeszłym roku byłam małym i średnim przedsiębiorcą, zatrudniałam 11 osób, miałam sumę bilansową powyżej 2 milionów, zwolniłam 4 osoby, spadły przychody o 70% i jestem mikroprzedsiębiorstwem. Jak będę się rozliczać, jako MŚP czy jako mikro? Jeżeli chodzi o rozliczenie, to umowa jest podpisywana z danym podmiotem, czyli jeżeli faktycznie Państwo zmieniacie obecnie swoje przedsiębiorstwo, byliście Państwo małym, średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu tego programu PFR-u, natomiast w tej chwili jesteście Państwo mikroprzedsiębiorstwem, to nadal obowiązuje Państwo ta poprzednia umowa, czy ta obecna w zasadzie umowa. Zgodnie z tą umową rozliczacie się Państwo dalej jako MŚP. Tutaj, jeżeli chodzi o MŚP, no to mają Państwo warunki do spełnienia, czyli 25% z tytułu przetrwania firmy, czyli jeżeli Państwo nadal prowadzicie swój biznes, z tego co czytam pewnie tak jest, to zatrzymujecie Państwo 25% tej subwencji. Później mamy kolejny przypadek, jeżeli faktycznie mają Państwo strat, a zakładam, że jeżeli Państwo musieliście zredukować zatrudnienie, że przychody spadły tak drastycznie, bo aż 70%, to faktycznie możecie Państwo mieć stratę, więc ta strata pozwoli Państwu na zatrzymanie kolejnych 25%. No i w przypadku skali redukcji zatrudnienia musicie Państwo sprawdzić, w którym miesiącu faktycznie była ta skala redukcji zatrudnienia, czy w którym miesiącu Państwo zwalnialiście. Bo jeżeli zwalnialiście Państwo od razu w pierwszym, drugim, trzecim miesiącu, no to wiadomo, że ta średnia ilość osób w tym okresie korzystania z tej subwencji będzie niska, natomiast jeżeli Państwo te osoby musieliście niestety zwolnić pod koniec tego 12 miesiąca, czyli na przykład w 2021 roku, to w tym momencie oczywiście tam będzie proporcjonalnie mniejsze. I oczywiście sugeruję tutaj, żeby sprawdzić, czy nie jesteście Państwo na tej liście PKD, która uprawnia Państwa do 100% umorzenia starczy. Widzę, że pojawił się Michał, czyli będą te pytania bardziej techniczne. Ja już Państwu bardzo dziękuję za tą naszą część i teraz myślę, że będą pytania do Michała, tak Karolina? Za skorzenkę podpowie. Tak. Już się Michał włącza, a ja Państwu bardzo dziękuję. Dobra, pytanie dotyczy tego, jak dokładnie będzie rozliczane zatrudnienie, czy PFR sam pobierze dane z ZUS, na ile osób mam opłacane składki. Tak, to wygląda w taki sposób, że PFR, formułując propozycję umorzenia subwencji, pobiera te dane między innymi z ZUS-u, także z innych instytucji państwowych i przekazuje za pośrednictwem naszego banku do państwa bankowości w taki sposób, że można się z tą informacją zapoznać. I to też jest ten moment, w którym w sytuacji, w którym Państwo dostrzegą jakieś rozbieżności, tak? To znaczy, że te informacje, które PFR pozyskał z ZUS-u, są inne niż stan faktyczny, no to tą w przypadku tego zatrudnienia informację należy wyjaśnić bezpośrednio z ZUS-em, a następnie skorygować tą informację na wniosku przed przesłaniem czy przekazaniem bezpośrednio tego oświadczenia o rozliczeniu subwencji do Polskiego Funduszu Rozwoju. Jaką formę ma przyjąć pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek? W przeciwieństwie do tego, w jaki sposób wyglądało potwierdzenie umocowania do zawarcia umowy subwencji finansowej w ramach tarczy 1.0, tutaj nie jest wymagane przekazanie do banku dokumentu w formie papierowej lub elektronicznej, które potwierdzi umocowanie do złożenia takiego wniosku.
Tutaj to ma ten charakter uproszczony o tyle, że na etapie samego wypełniania wniosku, tak jak wcześniej też Daniel wskazywał, należy wprowadzić bezpośrednio dane osoby, która ten wniosek będzie składać. Te dane to jest zestaw składający się z imienia, nazwiska, numeru PESEL czy numeru serii dokumentu tożsamości. Natomiast uzupełnieniem tej informacji jest zaznaczenie, czy jakby deklaratywne oświadczenie, że takie pełnomocnictwo ta osoba posiada, poprzez zaznaczenie checkboxu na wniosku. Natomiast na ten moment, biorąc też jeszcze pod uwagę, że Polski Fundusz Rozwoju nie przekazał też finalnego regulaminu, nie mamy informacji, w jaki sposób taki dokument należałoby firma zabezpieczyć po swojej stronie. Natomiast, no tak jak wspomniałem, my jako bank takich dokumentów nie będziemy ani zbierać, ani weryfikować. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy będzie możliwość zapisu wniosku i powrotu do jego edycji w kolejnych sesjach w bankowości. Czy propozycję od PFR będzie można łatwo wydrukować? Odpowiadając na pierwszą część, to znaczy, czy będzie możliwość zapisu, ta opcja jest uzależniona od tego, z jakiej bankowości internetowej będą Państwo korzystać. W przypadku ING Business, tak, taka możliwość istnieje, tak jak to wyglądało w standardowych wnioskach do tej pory. W przypadku bankowości mojej ING wniosek należy wypełnić i wysłać do PFR-u w trakcie jednej sesji. Jakby tutaj już nie będzie możliwości, żeby taką kopię roboczą zapisać. Odpowiadając na tą drugą część, to znaczy, czy propozycję od PFR-u będzie można łatwo wydrukować? Tak, taka propozycja PFR-u będzie możliwa do pobrania w formie PDF, zapisania sobie w dowolnym miejscu na komputerze i ewentualnie też do docelowego wydrukowania. Dodatkowo też taka propozycja umorzenia, też w formie pliku, będzie udostępniona w Państwa bankowości internetowej niezależnie od tego, czy Państwo wejdą na wniosek o umorzenie tej subwencji. Jeśli zgadzamy się z propozycją PFR, to nie musimy składać wniosku. Tak, technicznie jest taka możliwość, to znaczy, że tak jak w pierwszej fazie przez te 10 dni roboczych od rocznicy otrzymanej subwencji mogą się Państwo zapoznawać się z tym zestawem informacji, które PFR do Państwa przekazał. W przypadku, w którym Państwo się zgadzają na te warunki, informacje, które PFR przekazał, są zgodne ze stanem faktycznym, to tak, technicznie nie jest wymagana reakcja w sensie takim, że nie jest wymagane przejście tego wniosku, potwierdzenia złożenia tej dyspozycji kodem autoryzacyjnym. To będzie wyglądało w taki sposób, że 10 dni po maksymalnym czasie, jaki klient ma na wypełnienie tego wniosku, PFR po prostu przekaże ostateczną decyzję w oparciu o te dane właśnie, które Państwu przedstawił, a z którymi Państwo mogli się wcześniej zapoznać. Kolejne pytanie dotyczy tego okresu liczenia. 10 dni liczymy od daty otrzymania środków na konto bankowe. Tak, ta rocznica nie jest liczona od rocznicy zawarcia umowy, sensu stricte, tylko to jest liczone 12 miesięcy od otrzymania wypłaty pieniędzy udzielonych w ramach tarczy finansowej na wskazany przez siebie rachunek rozliczeniowy. Przy czym jeżeli tych wypłat czy transz było więcej, należy liczyć ten okres 12 miesięcy od tej pierwszej wypłaty. Co w przypadku zmiany zarządu? Są nowe osoby, kto podpisuje?
Tutaj to też jest pytanie odnośnie tej reprezentacji. I to wygląda w taki sposób, tak jak mówiłem, tak? To znaczy, że państwo samodzielnie w ramach struktur swojej firmy mogą zadecydować, kto finalnie ten wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju przekaże. Ta osoba będzie musiała wprowadzić swoje dane osobowe i zaznaczyć odpowiednie oświadczenie mówiące, że ma to upoważnienie od państwa. Tak więc jeżeli jest zmiana zarządu, która jeszcze nie została opublikowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, to w żaden sposób nie wpływa na przebieg tego umarzania. Jak najbardziej państwo mogą i powinni w założonych ramach czasowych przez PFR złożyć to oświadczenie o rozliczeniu subwencji. Witam, oddałem całą subwencję, gdyż okazało się, że podałem jedynego pracownika, na którego subwencja się nie należała. Jak postępować dalej? Rozumiem, że tutaj to dotyczy całej subwencji. W takim wypadku, jeżeli pani oddała, czy zwróciła w całości przyznaną kwotę w ramach tej subwencji finansowej, taka umowa jest traktowana jako zapadła, to znaczy, że jest już nieważna, tak? W sensie subwencja została spłacona przed terminem w całości, w związku z czym nie będzie potrzeby, żeby tą subwencję umarzać. Z perspektywy pani jako klienta naszego banku będzie wyglądał w taki sposób, że nie otrzyma pani żadnego powiadomienia czy SMS-a w związku z tą subwencją. Nie będzie też generowane żadne zaświadczenie związane z taką spłatą. De facto potwierdzeniem tej spłaty w całości jest potwierdzenie wykonania przelewu z pani rachunku. Jeśli część subwencji otrzymałem w drugiej połowie roku po serii odwołań, to muszę czekać z rozliczeniem do momentu, aż minie rok od momentu otrzymania tej ostatniej kwoty z odwołania. Tutaj to wygląda w taki sposób, że też jak mówiłem, właśnie bardzo dużo tych pytań jest, żeby określić ten precyzyjnie ten punkt 12 miesięcy. Liczy się dzień otrzymania pierwszej transzy, czyli jeżeli pierwszą część subwencji uzyskał pan na przykład w maju, gdzieś tam w pierwszej części roku i korzystając z odwołań, które też państwu przysługiwały, uzyskał pan dwie kolejne na przykład wypłaty transzy, kolejno w lipcu i na przykład w sierpniu, to ten okres 12 miesięcy tej rocznicy jest liczony od tej pierwszej wypłaty w ramach pierwszej umowy, w tym wypadku byłby to ten przykładowy maj. Czy będzie możliwość przygotowania oświadczenia o rozliczeniu przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji firmy, podpisania bez wysyłki i przekazania do podpisu dla osoby upoważnionej? Tu wygląda to w taki sposób, że to oświadczenie o rozliczeniu może złożyć każda osoba posiadająca oczywiście dostęp do bankowości internetowej, powiązaną bezpośrednio z firmą będącą beneficjentem programu. Zgodnie z wytycznymi PFR-u, też tak, żeby maksymalnie uprościć, zgodnie z regulaminem programu, ten wniosek może być złożony jednoosobowo, już niezależnie od powiązań czy uprawnień nadawanych bezpośrednio w bankowości internetowej, czy w ramach jednego banku kolejnym użytkownikom. W takim wypadku nie będzie takiej możliwości, to znaczy zawsze będzie możliwość tylko, żeby jeden użytkownik jednoosobowo wysłał takie oświadczenie o rozliczeniu, zaznaczając oczywiście, czy deklarując w trakcie wypełniania tego oświadczenia, że po pierwsze ma odpowiednie umocowanie
do złożenia takiego oświadczenia, które zostało mu nadane w ramach swojej firmy, i po drugie, że wszystkie, w tym to oświadczenia, które zaznaczył na wypełnianym wniosku, są zgodne z prawdą. Rozumiem, że jeżeli tutaj już pojawiła nam się, Renata, pojawiają się te pytania dotyczące bezpośrednio już części kredytowej, w takim wypadku ja już Państwu dziękuję i przekazuję głos dalej. Spłata rat subwencji. Czy musi być dokonywana z rachunku, na który wpłynęła subwencja, czy może być spłacana z rachunku wydzielonego na ten cel? Na to pytanie częściowo odpowiedział już Daniel. Odpowiedź jest, taka, że otrzymują Państwo w harmonogramie spłat informacje o dwóch rachunkach. Pierwszy rachunek, dedykowany do spłat, rachunek bankowy dedykowany do spłat bieżących, drugi rachunek, który jest dedykowany do ewidencji kredytu oraz na który mogą Państwo wykonywać nadpłaty. To jest pewna różnica, którą też zaznaczył Daniel. To zależy, w której aplikacji to jest wykonywane. A więc w moje ING otrzymają Państwo od nas formularz, na którym Państwo będą mieli wskazane dokładnie informacje, w którym polu należy co wypełnić i jaki przelew dokonać. A w przypadku ING Business, w przypadku nadpłaty, będzie to standardowa spłata jak kredytu, gdzie pokażą Państwo dowolny rachunek do spłaty, a wskażą rachunek, numer rachunku subwencji, czyli kredytu, do jego uregulowania. Czy będzie można w całości spłacić subwencję? Tak, będzie można w całości spłacić subwencję. To jest decyzja państwa. PFR nie wskazuje nam tutaj żadnej konieczności, żadnego wymogu. Oczekuje spłaty w 24 ratach bądź terminie, jeżeli jest ta decyzja negatywna, w jednorazowym terminie. Ale spłata subwencji, zgodnie z wypowiedzią Daniela, będzie możliwa do wykonania w całości za pośrednictwem tych dedykowanych dwóch aplikacji. Moje ING poprzez formularz przesłany wiadomością wiążącą lub w oddziale banku, a w przypadku ING Business poprzez wniosek o spłatę kredytu, o którym mówił Daniel. Czy można wydłużyć okres spłaty subwencji powyżej 24 rat? Zgodnie z obecnymi informacjami, jakie otrzymujemy od PFR, nie, takiej możliwości nie ma. Ostatnia rata musi nastąpić w terminie, który wynika z harmonogramu, po 24 ratach. Czy jest jakaś zachęta do nadpłaty? Po co spłacać wcześniej? No to właśnie pytanie do Państwa, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, PFR absolutnie nie zachęca do nadpłaty, po prostu wskazuje i wskaże w regulaminie PFR, że jest taka możliwość. Środki otrzymali Państwo, tak jak wspomniał z kolei Mateusz, do użytkowania i spłata powinna nastąpić we wskazanych terminach. A jeżeli Państwo mają takie życzenie, oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, jest taka możliwość. Ale absolutnie nie ma tutaj zachęty czy wymuszenia. Czy o chęć nadpłaty subwencji w całej wysokości pozostałej do spłaty poprzez skrócenie okresu spłaty zawiadamiamy tylko bank czy PFR również? Zawiadamiamy tylko bank i w sposób, jaki wspomniałam przy wcześniejszym pytaniu, poprzez złożenie dyspozycji spłaty mojej ING poprzez wiadomość wiążącą w ING Business, poprzez złożenie wniosku o spłatę z wskazaniem konkretnego oświadczenia, czyli w jaki sposób mamy tą nadpłatę rozliczyć Państwu. To znaczy, czy mamy skrócić okres kredytowania, czyli ostatnie raty, czy nadpłata najbliższych rat, czy zrównać wszystkie raty do końca kredytowania o kwotę wykonanej nadpłaty, czy też
spłata całkowita. Dziękuję. Widzę, że pojawił się Wojtek, także przekazuję. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wzięli udział w naszym webinarze, zarówno jako prezenterzy i jako uczestnicy. Mam nadzieję, że na większość pytań, które Państwa frapowały, odpowiedzieliśmy. Pewnie nie na wszystkie. Zachęcamy do spoglądania strony PFR-u przede wszystkim, gdzie powinny znaleźć się wszystkie informacje merytoryczne dotyczące samego procesu. Zachęcam również do skorzystania z naszych stron internetowych, gdzie informacje o PFR-ze są. Mamy również infolinię, na której można pozyskać informacje na temat tego, jak ten wniosek będzie wyglądał, jak ten proces umarzania subwencji będzie wyglądał. Do tego zachęcam. Oczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie, dostaną Państwo link do całej prezentacji, którą dzisiaj widzieliście. Będzie również na naszym kanale na YouTubie dostępne nagranie. To, co najważniejsze, to startujemy 19 kwietnia. Pierwsze wnioski będą się pojawiały w bankowościach, czyli te pierwsze osoby, które na samym początku trwania programu ARKA skorzystały z subwencji, uzyskały środki, dostaną już te pierwsze wnioski i decyzje zapadną gdzieś do końca maja pierwsze i pierwsze spłaty subwencji nastąpią od czerwca. Życzę Państwu wszystkim powodzenia, jak najwyższych umorzeń, zdrowia i tego, żeby biznesy dalej rosły w siłę w Polsce i żeby cała nasza gospodarka dzięki temu zyskała. Dziękujemy bardzo w imieniu całego zespołu, który przygotowywał tą naszą prezentację i do usłyszenia, do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Dziękuję.